Witajcie moi drodzy gracze na kolejnej sesji Travelera. Dziś jesteśmy wreszcie na planecie, na której żeście ostatnio dotarli po różnych perturbacjach i po długich wycieczkach, ażeby wreszcie odetchnąć świeżym powietrzem. Powietrze, jak się okazało po zejściu z płyty lądowiska, może rześkie jest, nawet przyjemnie chłodne, ale niestety bardzo rzadkie. Więc kilkukrotnie złapaliście się na takich przestojach, że żeście łazili sobie po tym porcie kosmicznym, po kalającym jego mieście, co i róż przystając, żeby złapać kilka głębszych oddechów, zadziwiając się, jak dookoła lokalni mogą sobie z tym radzić, ale jak się dowiedzieliście, jest to kwestia po prostu przyzwyczajenia płuc. No dobrze. Ostatnio przyglądaliśmy się wydarzeniom z perspektywy Rynana i Gordona, którzy znaleźli sobie miłą dziuplę w takim steakhouse'ie lokalnym przybytku, gdzie podają mięso, jeszcze więcej mięsa, a przy okazji jeszcze można coś wypić. Wiadomo, bo prowadzone przez Aslana nie może być inaczej. Jedyne co tam jeszcze podają i co się toleruje, to frytki. A tak poza tym niewiele. Natomiast Vanet tymczasem próbuje rozgryźć lokalne rynki, zapuszcza się coraz głębiej, do niego przejdziemy ostatecznie, ponieważ chcę was zaskoczyć doniesieniami tego, co Vanetowi się w międzysesyjnej naszych pogaduchach udało ustalić. Ale teraz przejdźmy sobie do Finnegana. Ponieważ Finnegan, jak deklarowałeś, próbujesz znaleźć jakieś miejsce. Rozpytać się, gdzie tutaj może ludzie z marynarki, podobni twojemu cechowi, mogliby się spotykać. I kiedy tak... Dokładnie. Kiedy tak szukasz po tym rozległym porcie, zagadując do wszelkich możliwych knajp, zanim jeszcze wyjdziesz z miasta, to dowiadujesz się, że od jakiegoś, akurat powiedzmy, jakiegoś człowieka z marynarki, jakiś młody porucznik, dostrzegłeś mężczyznę właśnie w troszeczkę rozpiętej takiej polowej marynareczce, mundurze bardziej, który idzie sobie drogą i zjada sobie takiego ostentacyjnie przerośniętego hot doga posypanego cebulką smażoną, i kiedy on ciebie zauważył, tak przygląda się twojemu mundurowi, tak jakby wzdrygnął się na samą myśl, ale w końcu ty byłeś w marynarce, dalej nie jesteś, nie możesz nosić tych samych insygnii, więc on się ma tak na baczności. To jest jakiś młody mężczyzna, widzisz, że w drugiej dłoni bawi się komlinkiem, czyli takim podręcznym, powiedzmy smartfonem, odpowiednikiem, nie, coś tam swajpuje, przegląda, schował, próbuje przełknąć tego swojego hot doga, kiedy do niego tam podchodzisz, żeby się spytać. I on się tak... Pan... czegoś chce? Wyglądacie... Też jesteście na przepustce? Tak cię mierzy od góry do dołu. Kapitan Finnegan. Kapitan? Młody człowieku. On przełknął, wiesz co? Zrób sobie taki teścik tego, jak to dobrze powiesz, bo od ciebie, patrząc na samą twą gębę, nobliwą, aż wali takim właśnie, zróbmy sobie leadership, twój leadership skill. Masz w skillach, nie? Leadershipa. Już ci ustaliłem, żebyś miał tam social. Dobra. Tak, zobaczmy sobie, jak ci pójdzie wpłynięcie na tego człowieka, bo z twojej prezencji. Na tą, przypomnij mi, na tą kosteczkę, tak? Klikam. Albo dwa razy, albo możesz ją złapać i przenieść na czat. Tak wyciągnąć. No właśnie, jak łapię, to mi cały ten się porusza. Całe okienko. No musisz najechać na tę kosteczkę. I wtedy. A, nie, na cyferkę muszę. A, no, albo na cyferkę. Uła, to tak po prostu podszedłeś, emanując gracją jakiegoś niemalże arystokratycznego fasonu, takiego wysoko starego, prawda, wiarusa kapitana, że on rozejrzał się tak szybko, wyrzucił tego hot doga do pobliskiego śmietnika. To wyglądało bardziej tak. Kapitan Finnegan Wynn, poruczniku. On tak już miał zasalutować. To był po prostu odruch od niego. Porucznik Malroy. Czym mogę pomóc, kapitanie? Jesteście w stanie spoczynku? Tak. Na szczęście już tak. Na wakacje tu przyjechaliście. No. Czas trochę pozwiedzać świat, jak to mówią. Ponoć jest wielki i szeroki. Zobaczymy. Powiedzcie, gdzie tu można napić się jakiegoś dobrego trunku w towarzystwie osób, z którymi można porozmawiać o... może właśnie o rzeczach, które nam są bliskie, że tak powiem. Że niby sami swoi. No, dokładnie. Cóż. Jednak najlepiej się czuję wśród swoich. Mamy tutaj małą knajpkę zaprzyjaźnioną. Zowie się Gwiezdna Eskadra. No, bardzo dobra nazwa. Tak, no powiedzmy... My tu jesteśmy na przepustkach. Normalnie tutaj nie ma bazy marynarki, jest na orbicie, ale czasami nas tu pozwalają odetchnąć, no bo ile można siedzieć, prawda, i oddychać tym czyszczonym przez filtry powietrzem. Jest tam dowolny wstęp, jeżeli... Widzę, że w marynarce też służyliście. No cóż, opowieści starego wiarusa na pewno zostaną ciepło przywitane, jeżeli byście się chcieli czymś podzielić. Tylko on tak się rozgląda na lewo i prawo. Tylko uważajcie, bo kilka dni temu przyjechał tutaj też z taką przepustką, powiedzmy, wiceadmirał. Wiceadmirał Bonnet się nazywa. Zarządza tutaj... Znam? Wiesz co? To ja sobie rzucę. Coś ci się obiło uszy, ale to na zasadzie bardziej... bezpośrednio nie znasz, ale słyszałeś, że to jakiś taki... fringe'owa postać, która jest straszną żyłą dla swoich ludzi. Czyli rozbija się po prowincjach, prawdopodobnie dowodzi jakąś specjalną grupą, albo jest wyjęty spod typowej struktury marynarki. Możliwe, że zarządza jakąś grupą rajdową albo antypiracką operacją, więc ma pod sobą taką marynarkę ruchomą, a nie taką stacjonarną, która siedzi i czeka na wojnę. Co w przypadku... Jest... tylko dopowiem... Czyli ma wiedzę i doświadczenie. No właśnie. W przypadku wojny to ta druga armada wojenna jest wyżej stawiana, jeżeli chodzi o umiejętności i doświadczenie i fason, ale w przypadku pokoju, no to oni siedzą w dokach, może lecą czasami na manewry i wiele nie robią. Natomiast ta marynarka od, wiesz, grup specjalnych rajdów antypirackich, to właśnie jest w czasie pokoju są bardziej potrzebni. I on tak mówi, Admirał Bonnet przyjechał tutaj 4 dni temu. Wzięli kilka flin ze swoimi gośćmi i zabrał ich polować na tutejszą prerię. Pojechali wielkimi... Raczej nie będę miał szczęścia go spotkać. Szczęścia? O, on nie lubi, jak ktoś spoza, spoza marynarki węszy, nawet jeżeli to były marynarz. No oczywiście. To rozumiem doskonale. No dobrze, a ty, poruczniku, nie masz ochoty się napić z kapitanem? On tak... A to... Jeżeli nie zrozumiem, to żadne... Nie, ja mam w sumie wolne jeszcze tydzień przepustki, więc bardzo chętnie. Proszę, zaprowadzę was. No i on tak uśmiechnięty. Opowiadałem ci troszeczkę o relacjach marynarki z Atkrig oraz tym, co się tutaj ostatnio dzieje. Prowadzi cię do tej knajpy. Jest to tam gdzieś na uboczu portu kosmicznego. W starym hotelu, a w zasadzie na parterze starego hotelu, zaaranżowana, odrestaurowana oczywiście część. Taka duża knajpa, gdzie jest wiele stolików, ludzie tam sobie grają w karty, ale generalnie jest cisza, spokój w takim rozumieniu, że nie jest to hałas, który uniemożliwia trzeźwe myślenie i kontemplowanie tych sytuacji. Nie tak jak w tych barach, w których się tamci rozbijają. No jest, jak jestem w tej knajpie, próbuję wypatrzyć jakąś osobę, która jest najwyższa tam rangą, jeżeli ktoś ma swoje emblematy. I razem z tym porucznikiem, jeżeli ten porucznik nie jest tu najwyższy rangą, to razem z nim po prostu chciałbym podejść i jakoś się przysiąść i zagadać, nie? Czyli zakładam, że po prostu ktoś, kto jest wyżej, więcej wie, lepsze informacje może mi. Dostrzegasz? Wiesz co? Rzuć sobie. To będzie twoja... O kurde, wiem. Tactics. To będzie na twoje... O kurde. Intelekt. Tactics Naval. Naval, dobra. Wytłumacz dlaczego. Zaraz, zazdrościć się uda. O, pięknie. Otóż uczyłeś się w marynarce, że jest jeszcze jeden powód, dla którego bardzo warto było od zawsze mieć oczy dookoła głowy oraz zastosować wasze taktyki, jakie uczyliście się w akademii, do obycia codziennego, szczególnie w takich knajpach jak tutaj. Szybko sam się nauczyłeś, będąc młodym marynarzem, jak zejść z oczu bardzo ważnym szychom i postępować tak, jak szkolili was w praktykach skoków gwiezdnych i uderzeń i tak dalej, jak flankować po barach, jak, prawda, zasadzać się za planetami, za pasami asteroid, żeby przeważające siły wroga cię nie spostrzegły. Tak postępują ludzie. Powiem więcej, nawet, bo ucząc się tego, byłem na pozycji, która się tego uczyła, żeby z tego korzystać. Natomiast dochodząc do poziomu kapitana, uczyłem się, jak wypatrywać swoich podwładnych z takich miejscach. No właśnie. I zauważasz, z drugiej strony też, że jest pewne miejsce tutaj w tej knajpie, które byłoby idealne do obserwowania takich zakamarków. Jest to miejsce na takim piętrze przy barierce zaraz nad wejściem, bo ta knajpa ma takie drugie piętro, które jest bardziej rozłożyste i z którego się patrzy na ten środkowy środkową część knajpy, no, przez takie otwarte barierki, nie? No i tam jest tak jakbyś miał taki taras otaczający od wewnątrz tą środkową część. I tam sobie siedzi taki brzuchaty, czarnowłosy, z podkręconym wąsem kapitan. Poznajesz po tym, jak prawda, bryluje swoimi medalami, ale no właśnie obłość jego brzucha sprawia, że musiał sobie marynarkę rozpiąć. Natomiast no nie jest emerytowany. Mogę to... Nie jest. Nie, to nie wiem nawet. Mhm. Nie wygląda na emerytowanego, skoro nosi blachy i wiesz, wszystkie insygnia, no to... Znaczy, emerytowany też może nosić, bo na przykład masz ten strój wyjściowy taki. Medale i... Tak, ale nie możesz nosić tych... Blach na No, więc pagony i tak dalej, on ma wszystko legitne. Siedzi sobie i widzisz, że popija jakiegoś takiego zespienionego kufla, takie sążniste piwo, że co jej rusz musi rękawem po chamsku wycierać gębę z tej piany, co mu się na wąsidłach osadza. I on sobie tak spogląda na ciebie spod takich gęstych, krzaczastych... Poczekaj, bo zanim... rozumiem, że jeszcze jestem na dole. Tak. Chodzi mi o to, że skoro znam tą taktykę, to chcę z tym młodym człowiekiem podejść gdzieś, może schować się pod spód na przykład, jak już go zobaczyłem. Załóżmy, że podchodzimy do szynkwasu, kupujemy tam, Finnegan kupuje jakieś, jeżeli mają coś w stylu jakiegoś dobrego whisky, coś takiego. Tak, mam. Tutaj właśnie mam bardzo dobre destylaty i jest ich bardzo dużo do wybrania. Mhm. Dobra, to coś takiego. Bierze dla młodego to, co on chce, ja płacę oczywiście. I przechodząc z nim, z tymi trunkami pod ten balkon, tak żeby nas nie zobaczył, chcę się podpytać go najpierw, kto to jest. Młody, ten na górze z takim brzuchem, to kojarzysz go? Kapitan jakiś, kto to? A tak, w sumie niewiele o nim wiem. Nie wtrynia się do nas, my się nie wtryniamy do niego. Wiem tylko, że to jest kapitan jednego z okrętów logistycznych floty. A, logistycznych. Bardzo ważnych. A od zawsze tutaj jest? Czy on jest przyjezdny? Nie, też przyjechał. Podobnież jego okręt jest na dłuższym serwisowaniu w naszej bazie, na orbicie, więc no, przyjechał sobie zrobić wolne, skoro i tak nie jest tam potrzebny. Ale więcej mi nie wiadomo. Dobra. To co, będziesz chciał z nami się razem się przysiąść, czy boisz się obecności dwóch kapitanów przy jednym stole? No, powiedziawszy szczerze, wygląda na jakiegoś niespecjalnie przyjaznego typa. On tak się uśmiechnął. Wiecie, ja jestem dopiero porucznikiem. Nie chcę zajść komuś za skórę, żeby mi potem donosy do papierów zrobił. To źle robi, nie? Dla kariery. Pamiętacie pewnie, jak to za swoich lat odzywać się wtedy, kiedy jest się do was odzywają tego typu rzeczy. Tak. Pewnie wyglądasz na takiego, który będzie wiedział taką, bo jeszcze jedną rzecz. Szukam miejsca, gdzie mógłbym dobry tytoń kupić. I wyciągam fajkę swoją w tym momencie, pokazując mu. On tak mówi: o kurczę, to przepraszam, ale ja nie palę. Ale tak się składa, że akurat ten facet tam na górze, jak zauważyłeś, to on ćmił takie wielkie cygaro, nie? Więc Między tytoniem a cygarem podobieństwo, więc możliwe, że niego mógłbyś się czegoś dowiedzieć. Jasne. Dobra. Wiesz co? Daję mu jeszcze na jednego drinka jakiegoś, tak żebyś miał dobre zdanie o kapitanach. Napij się jeszcze czegoś, skoroś na przepustce. Dzięki ci wielkie w takim razie, jeżeli nie chcesz dalej kontynuować tej rozmowy. Dzięki. Nie zatrzymuję cię. On się uśmiecha. W takim razie idę na górę. No i jak wspinasz się tam po schodkach, zauważysz, że tu jest w ogóle dużo takich małych grupek, podobnych do tego jednego porucznika. To są przeważnie albo oficerowie niższego szczebla, albo marynarze nawet, albo coś takiego, tylko że oni siedzą w takich jakby swoich klikach, co łatwo zauważasz, że często jak są, jeżeli stoliki, to siedzą po rangach, nie? Że porucznicy ze sobą, jakiś tam komandor ze sobą, nie? I tak dalej. A rzadko kiedy to się miesza. Coś w tym jest, nie? W tych segregacjach rangami. No ale wspinasz się tam, no i dostrzegasz, że ten mężczyzna, ten gruby kapitan, on się tak na ciebie spogląda, mierzy cię. Finnegan uśmiecha się swoim dobrotliwym uśmiechem. Mierzy cię z góry do dołu, od razu zgaduje, żeś swój człowiek, bazując nadal na tym twoim wcześniejszym rzucie. No, ale on nic nie mówi, tylko tak się odchyla na swoim fotelu, znaczy na krześle. Ćmi tego wielkiego, to wielkie cygaro i bucha taką obłokiem siwego dymu. Czekasz, od razu powiesz. Dostrzegłem, że człowiek z porządnym cygarem tutaj siedzi, a dobre cygaro oznacza świadczy o dobrym guście. Nie da się tego pominąć faktycznie. Ano. I Finnegan, jeżeli można, chętnie bym zamienił dosłownie kilka słów. Jestem tutaj na chwilę tylko, a w dobrym towarzystwie napić się whisky. To zawsze jest lepsza opcja niż pić samemu. Jeżeli oczywiście pozwolisz, kapitan Finnegan. Miło mi. W spoczynku. On tak, no, ponieważ masz już siwą brodę, siwe wąsy i tak dalej, kapitan w spoczynku znaczy, że się doszedłeś do końca kariery, więc jak już jesteś w spoczynku, to znaczy, że odszedłeś z honorami, więc on wita cię z szacunkiem, no i tak przedstawia się Horatio Talbot. Zapraszam. Czy mogę pomóc? Bardzo. Panie kapitanie Finnegan. Czym... Otóż... Pomóc od razu... Nie wiem, czy o pomoc, tak chciałem po prostu dosiąść się, porozmawiać. Zwiedzam te światy. To jest jeden, przyznam, z pierwszych niedawno dopiero co w poczynku jestem, także taka moja podróż emeryta, że tak powiem. Trzeba mieć coś od życia. Bądź co bądź, u mnie też się zbliża niedługo, mam nadzieję, koniec kariery. Odłożyłem sobie ładną sumkę i sam się rozglądam za jakimś miejscem do kupienia może kawałka ziemi. Tutaj przynajmniej dobrą kuchnię mają, ale uciech mi niektórych brakuje. Doprawdy? Polecasz coś specjalnego? Oczywiście. W knajpach tutejszych, jak ci urąbią świeżo zabite zwierzę, taki kawał mięsiwa prosto na ruszt, nic tylko palce lizać. Na takich jak ja przynajmniej. Tak patrzę po jego wielkim brzuchu i stwierdzam, że mówi prawdę. Na pewno. Zdecydowanie. Nie jednego chleba piec jadł. Tak jest. On tak stwierdza. O, jeżeli chodzi o podróżowanie, to powiem, że przywitaliście tutaj w ciekawych czasach, albo raczej nieciekawych. Straszny pierdolnik się tu zrobił. Moim zdaniem, jakby... A no właśnie. No, jakby był na waszym miejscu... Ci, że Znaczy, on tylko dopowiada, jakbym był na waszym miejscu, to bym się lepiej zabrał z tego subsektora, póki się to nie uspokoi. Dziwne rzeczy się tutaj kurwa dzieją i szczerze mówiąc, dobrze, że my latamy pod banderą marynarki, bo to co słyszę od moich kolegów z młodości, którzy tutaj we frachcie robią, to nie poszczęścić. Dobrze, że o tym wspominasz, bo powiem ci, że nie bez przygody tutaj wylądowaliśmy. Ledwo dotarliśmy tu do tej planety, a już zostaliśmy podejrzani, że jakimiś, prawda, no co tu dużo mówić, wzięto nas za piratów, wyobraź sobie. Ponoć grasują to jakieś. O, pewnie was ci... przeciwpiratcy hycle wzięli, co? Oj, rozjuszeni są, rozjuszeni. Dobrze. Nie byli zbytnio przyjaźni, to prawda. Mają powód. Wiecie, co innego, jak jakiś pirat zrobi zuchwały nalot, to tu, to tam, jak splądruje jakąś ładownię, a potem... go odbiją, wezmą za te głowy odpowiednie nagrody, a wiecie, ambitni kapitanowie takich patrolowych korwet to są ludzie, którzy mierzą swoją karierę poprzez ilość złapanych głów. Jak jest jakiś pirat, który psoci, to wyznaczają takiego, żeby go złapał, a jak go złapie, to co? Wpis do księgi, że dobrą robotę zrobił. A jak nie złapie, no to się przełożeni zaczynają denerwować. Myślą, żeby go... Też wpis, ale do innej księgi. A no właśnie, myślą, żeby go kimś zamienić. I tutaj mamy takich nic po nich, którzy latają od systemu do systemu i już, kurde, narobili sobie, prawda... problemów naszym przyjaciołom z rajdowców. No właśnie. Powiedz coś, słyszałeś, bo bardzo przyznam, no było to spotkanie na tyle, że tak powiem, elektryzujące, że no aż mnie zaciekawiło. To takiego się wydarzyło, że aż z takim impetem wleźli mi na pokład i prawie do załogi zaczęli mi strzelać. No wydarzyło Ponoć grasują tu jacyś tacy, co górników zaczepiają. I on tak się rozgląda na lewo, na prawo. Myśli, co ci może powiedzieć w sumie, no bo on jest w marynarce aktywny, ty nie. Tak waży słowa, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie zdradzać jakichś tajnych rzeczy. Ale wiesz co, powiedzmy, bo tak, pijesz z tym gościem, nie? Tak, no generalnie próbuję się tam zaprzyjaźnić z nim, nie wiem, mogę sobie rzucić ewentualnie na coś, jak to zaprzyjaźnienie. Karous. Na co, na co? Karous. Ten mam drugi od góry. Karous? Mam. O, no niezbyt dobrze, ale... Na end? Na endurance? Tak. Mam nastawione? Tak, bo to jest na... to jedziesz na endurance, ponieważ to jest na odpieranie... To jest takie dłuższe picie z kimś i to jest jak dobrze ci... Nie mogę na inta go i tak jakoś wziąć, żeby... Na razie na to, że po prostu spędzasz z nim trochę czasu popijając drinki i zobaczymy, jak ci to dobrze pójdzie. Dobra. I czy się nie osuniesz pod stół przez przypadek. Bo wiesz, to jest wytrawny zawodnik. Próbujemy. Nieźle. A u niego. On cię co prawda przebija, ale tak sobie siedzicie, gadacie I gadka się klei, to jest najważniejsze. Gadacie sobie o starych dziejach i tak dalej, a on ci mówi... Tak jest. W sumie, ja tak trochę streszczę, co ten człowiek ci opowiada. Jasne, jasne, bo to nie ma co przedłużać. To jest człowiek, który zajmuje się... Bo marynarka, no to wiadomo, to jest wielkie bojowe okręty, ale ktoś do tych bojowych okrętów musi dowozić zaopatrzenie, paliwo, amunicję i tak dalej. Jest część marynarki za to odpowiedzialna i właśnie ten człowiek cieszy się takimi przywilejami, że jego statek zaopatrzeniowy, logistyczny kursuje między różnymi prawda, miejscami z odpowiednią eskortą, którą się cieszy, więc on walczyć nie musi, ale przez to dużo słyszy. Ja go tam jeszcze, wiesz, pochlebiam, że tak, że świetna robota, że... Dzięki nim, to takim jak oni, to życie nieraz uratowali, bo były już sytuacje, w których tam zabrakło paliwa, czy tam czegoś i oni się nagle pojawili. No tak. Oni są bez tych gości, to w zasadzie każda inwazja po jednym skoku kaput, nie? Więc oni się cieszą specjalnymi przywilejami. W każdym razie schlebiam mu i pokazuję, że doceniam jego pracę. No, więc gadacie sobie jak taki, powiedzmy, przedemeryt z emerytem. I wiesz, wymieniacie się doświadczeniami i co on ci mówi? On generalnie skakał po wielu systemach. Z zaopatrzeniem leciał do różnych baz gwiezdnych i tak dalej. I do różnych planet, z których to zaopatrzenie pobierał ze składów. W tym czasie, kiedy jego ludzie oczywiście ładują to zaopatrzenie, to on często na dzień lub dwa chodził między jakimiś knajpami, spotykał się ze starymi znajomymi, którzy latają we flocie cywilnej i zdążył zasięgnąć słowa. I mówi ci, że generalnie w tym subsektorze dzieją się dziwne rzeczy. Jakiś czas temu weszła tutaj ta korporacja z osierdzia imperium. Sharurshid się nazywa. Wiadomo, to jest wielka firma i tak dalej. Wielce się cenią. Są praktycznie wszędzie, ale ostatnio wzięli się za wielkie inwestycje akurat w naszym subsektorze. Weszli tutaj z pełną pompą, porozstawiali dużo firm takich, prawda, słupów, tudzież firm jak to się nazywa? Filii, nie? Potwierali, powynajmowali, albo kiedy nie opłacało się robić filii, no to wzięli podwykonawców, porobili kontrakty, już mieli, prawda, wielkie prace wszczynać, już mieli setki ludzi, tysiące ich najmować. I nagle się zaczęły dziać dziwne rzeczy. Właśnie ci piraci napadali przede wszystkim ludzi współpracujących z korporacją Sharurshid albo bezpośrednio im podległych. Tylko że to nie byli tacy piraci, którzy napadają zazwyczaj jakiś frachtowiec. To co robią piraci? Podlatują, grożą, abordażują, biorą z tego frachtowca tyle dóbr, ile się da, a potem znikają, a frachtowiec puszczają wolno. No bo tak się robi, nie? Tak działa piractwo. Nie ma co niszczyć typa, albo nawet jeżeli, no to wywalasz przez śluzę załogę, a statek bierzesz, żeby go potem sprzedać. Jako łup. Tak robią inteligentni piraci. A ci wykorzystują podstęp, żeby niszczyć. Co nie ma sensu. Wiele się takich sytuacji działo, że na przykład jakaś korporacja górnicza, która miała zapewnić Sharurshid dostawy złóż jakichś rud, metali i tak dalej, nie? Albo jakichś innych chemikaliów czy czegoś, słała swoje barki zaopatrzeniowe, tudzież właśnie te kontenerowce i nagle napadają ich piraci. Każą, prawda, poddać się abordażowi. Ludzie myślą, a wezmą sobie trochę, no bo kto kontenerowiec cały ograbi. a oni podstępem, niecnie, na przykład abordażowali statki, podkładali jakąś bombę zaraz pod generatorami albo reaktorem fuzyjnym, czmychali i wysadzali wszystko w powietrze. Albo nagle leci sobie mały dostawczak z jakimś tam zaopatrzeniem albo personelem ważnym, który musi przewieźć z punktu A do punktu B, bo gdzieś tam, prawda, nie zdążył jakiś ważny naukowiec, czy ktoś, kto ma pracować nad jakimś projektem, a ci wylatują znikąd i zamiast, prawda, złupić albo nawet wziąć kogoś w okup, niszczą okręt. Takich napaści akurat na ludzi, którzy współpracują z Sharurshid, ale jest coś podejrzane. Myślę, że tutaj jest ten sam problem. I ci goście są jeszcze bardzo nieuchwytni. A jakby wiedzieli o każdym posunięciu floty. Przynajmniej tej radowej, chociaż ona się świetnie... Ewidentnie chodzi tutaj nie o samą grabież, a o nastraszenie kogoś. Wzbudzenie terroru. A no właśnie. Ale z tego, co mówisz, to ja myślałem cały czas, że to jakiś jeden statek, jedna ekipa, to więcej ich było, tak? Czy można jeden, powiedzieć, czy więcej? Cała. Nie wiem. Wiem tylko, że po całym subsektorze, gdzie Sharurshid prowadziło jakieś interesy, tam takie napaści się zdarzały. Nie to, że w tym samym czasie. Niekiedy z odstępem tygodni, miesiąca, więc równie dobrze to mogła być ta sama ekipa, która skacze po prostu od układu do układu. Albo kilka ekip. Trudno powiedzieć. Albo wiadomo, kilka ekip udającą jedną, tak? Wiadomo coś, w których miejscach najczęściej na przykład uderzali, albo... w którą stronę uciekali, no nie wiem, cokolwiek, co można by było... Otóż, tak jak on ci mówi, jak obejrzysz sobie mapę, nie? Traveler Map, ja już podrzucę jeszcze raz, żebyście mogli spojrzeć na ten czyli subsektora. Pyk. Podrzucaj, no. Dobra. Tutaj. Widzisz... Ponownie, zielona linia, nie? To są światy, które są główne zaopatrzeniowe. A szczególnie was interesuje każdy świat, przy którym jest gwiazdka taka mała, widzisz? Po lewo od... Koło Brauna jest na przykład. Tak, koło Brauna jest gwiazdka, przy Atkrig jest gwiazdka, przy Samsonie jest gwiazdka i przy... Gwenemé jest gwiazdka oraz przy Yassinie. To są światy, na których są bazy marynarki. I na tych światach nigdy się nie zjawili. Ostatnim podejrzanym było przy Atkrig, przy gazowym olbrzymie, to co wam powiedziano, że ktoś się snuł i grabił rudę górnikom. Tak. Ale nikt nie zaatakował. Natomiast opis był podobny do tych, którzy atakowali. Więc te Empress Marava, podobna klasa do waszej, która się gdzieś tutaj snuje i coś podłego robi. Z jakimś wielkim dronem. Więc wszystkie światy... Czyli w tych gwiazdkach nie byli? Nie byli. A w których byli? Praktycznie w każdym innym. Nie byli. A gdzie... Praktycznie każdym innym. Przy każdym innym świecie, za wyjątkiem świata o nazwie Dirao. Tego takiego żółtego tam nad Samsonem, nie? Bo na ten świat paradoksalnie, tak jak mówi wam tobie ten kapitan, na ten świat to tam się nie można zapuszczać bez pozwoleństwa odpowiedniego. Czemuż to? A to jest jakiś rezerwat gości z Samsona. Rezerwat natury, nie? I oni tam mają go pod swoją pieczą i my tam nigdy nie latamy. Chyba że tylko zatankować dziś na jakimś gazowym olbrzymie. A tak poza tym to bez pozwolenia nie wolno lądować. Jasne. A powiedz, czy udało się marynarce wyłapać na jakich częstotliwościach na przykład nadają, albo nie, podsłuchać może jakiś, przejąć jakieś przekazane wiadomości? On tak wzrusza ramionami. Niestety tego mi nie wiadomo. Wiem tylko, że próbowali ich podejść na każde sposoby i to już dość długo i im się nadal nie udaje, co strasznie ich frustruje. A zadam ci inne pytanie, bo tak jak człowiek z marynarki do człowieka z marynarki, czy kojarzycie to, co robili, to jak działali? Czy to przypominało jakieś manewry wojskowe? Można sądzić, że jest tam ktoś, kto no, był kiedyś w marynarce. On tak wzrusza ramionami i mówi ci... Trudno mi powiedzieć, ale raczej nie. To przypomina jakieś napaści jakichś popieprzonych partyzantów albo co gorsza, i on tak unosi palec, obniżając ton wypowiedzi, co gorsza, terrorystów, którzy jeszcze nie obnażyli swoich motywów. No tego właśnie się obawiam. Ale bardzo dobrze skoordynowany. Komuś udało się stanąć z nimi w szaranki? Bo słyszałem, że nagroda jest. Podejrzewam, że nie jeden był chętny na szybki zarobek. A no nie jeden. Ale jakby ich dorwali, to już by tej nagrody nie było. A bo to zdarzyło się, ale że... nie dorwali, bo im się nie udało ich namierzyć, czy nie dorwali, bo zginęli? Tego niestety nie wiem. No, wiem tylko, że nie udało się rozwiązać problemu. Wiem, że ścigają ich nasi patrolowcy, ale wychodzi im to... o ich uzbrojeniu też nic nie wiecie. No, podobnież w takiej Marawie, Empress Marawie, takiej klasa, ale bardzo zmodyfikowanej. Cicha jest, podła, skrada się bez najmniejszego... No, bez najmniejszego śladu. I tu nagle hyc. Odpala wszystkie swoje systemy, mierzy w ciebie bronią, podobnie strzelają czymś, co jest w stanie zszokować energetykę na pokładzie, ale muszą się podkraść bardzo blisko. W ten sposób sparaliżowali kilka frachtowców. Więc znają się na rzeczy. No, nie brzmi mi na jakichś amatorów. Czyli z tego, co mówisz, atakują transportery głównie, które dowożą jakieś... Znaczy nie konkretnie transportowce, po prostu statki o charakterze biznesowym, które należące może do ludzi, nie tylko korporacji, ale i ludzi, powiązanych z Sharurshid. Czyli tą korpo, która tutaj weszła z zewnątrz i troszeczkę namieszała, ale właśnie wielkie plany. To, co próbuję się dowiedzieć, to czy zauważyli, że to statki, które przylatują i coś przywożą na przykład? Różnie. Tutaj, czy nie zauważyli jakiejś takiej... Zauważyli tylko i wyłącznie to, że jeżeli już napadają, to tak, żeby szkody były jak największe. Dobra. Czyli rzadko kiedy napadają na puste frachtowce. Częściej, jeżeli już ten frachtowiec dopiero weźmie na przykład jakieś dobra i leci z nimi, to wtedy je napadają, żeby zmaksymalizować straty. No ale ten projekt, o ile słyszałem, Sharurshid już został wstrzymany, więc teoretycznie te napady powinny się skończyć, czyż nie? Bo i skoro biznes się zatrzymał... To... No on tak twierdzi, może tak, a może chodzi o posłanie wiadomości dla tych, którzy chcieliby współpracować z jakąś zewnętrzną korporacją w przyszłości. Nie, zastanawiam się. Kojarzysz, kto może wiedzieć? Jaka jednostka może wiedzieć o tym? Oprócz oczywiście samego Sharurshid. Kto, kiedy, gdzie związany z tym biznesem będzie przylatywał? Raczej nie. Jakie są kursy? Raczej właśnie takie rzeczy trzyma się w tajemnicy. Właśnie, żeby nikt cię nie napadł. No dobra. A powiedz jeszcze ostatnią rzecz, podpytam. Z samego Samsona coś... Jakoś interweniowali w tej sprawie? Tak. Puścili swoje okręty, żeby zabezpieczać przede wszystkim swoje włości. No i tam, gdzie Samson ma swoje włości, tam jest bezpiecznie. A przynajmniej zrobiło się bezpiecznie. Generalnie on ci opowiada, że Samson ma, tamta technokracja, ma rozsiane po całym subsektorze w różnym stopniu swoje przedsiębiorstwa, nad którymi trzyma pieczę, i tam, gdzie on trzyma pieczę, tam zrobiło się bezpieczniej. Powiedz mi, czy ja dobrze pamiętam, tak, że Sharurshid ma swoją centralę na Braunie? Tak. Dobra. No dobra. Ja myślę, że więcej informacji od niego nie wyciągnę, więc po prostu popijam dalej, a ewentualnie podpytuję się jeszcze właśnie, przypomniało mi się, że chciałem się podpytać, czy coś ewentualnie, krótko mówiąc, czy czegoś potrzebują, czy można im jakoś pomóc, bo się, krótko mówiąc, czy w jakiś sposób, czy jakąś ofertę handlową mógłbym za jego pomocą dostać? Czy on czegoś potrzebuje? Moglibyśmy mu coś pomóc? Raczej nieoficjalnie mu pomóc? Nieoficjalnie nie ma żadnej potrzeby, natomiast oficjalnie, jak ci mówi, to się załatwia przez imperialną biurokrację, jeżeli chodzi o dostarczenie jakichś rzeczy. Ewentualnie no tutaj jest baza gwiezdna. Oni są bardzo dobrze zaopatrzeni. Na razie niczego nie potrzebuję. Dobra. No dobra. Dobra, to tyle. To tam popijam sobie z nim jeszcze, poplotkuję i będę się zbierał do chłopaków. Spoko. Dobrze, a tymczasem... No właśnie. Dwaj kolejni chłopacy, czyli Gordon i Rynan, żeście dostali informację, żeby przyjść kolejnego dnia, tak? Na rozmowę. Tak. Coś miał wam ten aslański gospodarz znaleźć. No, pewnie wam znajdzie. Pytanko, właśnie gdzie się zmawiacie, bo wypadałoby się właśnie spotkać i przeszlibyśmy do tego, co Vanetowi się udało i jego wielkiego, wielkich przejść. Zaraz opowiem. Czy ustaliliście może, gdzie się chcecie spotkać, czy macie jakiś punkt zbiorczy? Chyba nie ustalaliśmy tak na wizji, ale myślę, że byłoby to całkiem sensowne, że to zrobiliśmy, tak? Skoro się rozdzielaliśmy. Mhm. Macie jakieś propozycje, chłopaki? Jakaś pierwszy, może jak są jakieś tam przy dokach knajpy, które mogliśmy od razu mijać wszyscy, kiedy wychodziliśmy dopiero z miejsca, gdzie tam płaciliśmy i tak dalej, nie? Tak sobie też wyobrażam. Mhm. No. Dobrze, więc jest taki... Wychodziliśmy, mijaliśmy coś, o, to tutaj się spotkamy, dobra, to na razie. O kurwa, dobra. Okej. Padło powiedzenie, pierwsza knajpa po wyjściu z doków. Zbieracie się w takim razie w miejscu, w którym się umówiliście, konkretnie w knajpie Astroburger. Taki diner. Super. Na zasadzie wchodzisz, za ladą stoi taki wymocz w żółto-biało-czerwonym fartuszku i czapeczce. Za nim jest taki podświetlony, holograficzny wyświetlacz z różnymi burgerami, które nijak nie wyglądają jak to, co się podaje na talerzu. Wiadomo. No tutaj jest jacyś tacy podróżnicy, tacy jak ci wasi klienci, którzy wiesz, są troszeczkę zagubieni, oni siedzą sobie, jedzą fryteczki, piją szejki przy takich maciupkich, wąskich stoliczkach. Wiadomo, że nawet jak siadacie, takie wielkie byki, proszę cię, dozbrojone w płaszczach i w ogóle, to wyglądacie jakby kowboje weszli do takiego współczesnego McDonalda, nie? I siedli sobie przy stoliku w szamania Happy Mealów. Ale dobra. Pewnie. Koniecznie, jeszcze przy okazji zamawiając jakiś tam zestaw, to sprawdzamy, czy są kupony może, nie? Nie, ale można zabaweczkę sobie wziąć. A. Taką małą. Bierzemy. Z plastiku. Takie totalne gówno masowo produkowane. Dobra. Sprzed 20 lat, co się jeszcze nie sprzedało. No, zamawiacie sobie taki na tacce podane, czerwonej, owinięty jakiś burgerek, jakieś fryty. I w tym czasie, panie Vanet, ty jesteś po srogich handlach. Ja tylko dopowiem, że udało ci się po długim szukaniu klientów napotkać na takiego jednego strasznie spoconego i zdenerwowanego handlarza, pracującego dla jednej z tych kompanii zatrudniających z kolei multum robotników pracujących na tych wielkich polach do rozbiórki złomu. I oni byli widać zainteresowani waszymi dobrami. A teraz, licząc swoje zyski, teraz to co masz, prawda, przyobiecane na papierku, oczywiście po kontenery zgłosili się odpowiedni ludzie, których musiałeś tam pokierować, ale wracasz na umówione miejsce i w swoim notatniczku masz zapisane, ile ci się udało uzyskać. Dostrzegasz swoich towarzyszy siedzących nad takimi małymi hamburgerkami z przerośniętymi, prawda, kartonami pełnymi jakiegoś napoju gazowanego ze słomką. Jest tam akurat jeszcze miejsce, może gdzieś tam pobocznie, no w sumie nie, dla ciebie, bo jest 4, tak? No tak. Vanet idąc tak co kilka kroków i idzie z taką gigantyczną skrzynią po ładunkach strzałowych, którą mu dali. Właśnie stanąłeś... A nie, jeszcze nie dali. Stanąłeś naprzeciwko... O Boże, takie małe dziecko, które niesie, proszę ciebie, tacuszkę z burgerem, chipsami i kolą, jakąś astrokolą, tak staje naprzeciwko takiego wielkiego samego siebie dorosłego, nie? Tak patrzy na ciebie, przerażony, a zarazem zafascynowany. Podchodzi jego matka, przerażona i zarazem zafascynowana i tak zejdź temu panu z drogi. Patrz, jak on wygląda. Ojeja, nie? Taki uzbrojony. Schodzą ci w każdym razie, czując respekt przed tobą, przed twoimi towarzyszami. No, jesteś w stanie podejść do kolegów. Vanet takim szerokim krokiem. Nie wiem, czy te siedziska mają oparcie z tyłu. Tak, tak, oczywiście. No to Vanet, podchodząc od tyłu, robi taki krok, jakby wsiadał na konia, przerzucając nogę nad oparciem i zasiada. Ba, mało tego, ponieważ tu jest... Ponieważ tu jest inaczej z grawitacją, 2/3 grawitacji ziemskiej, to w zasadzie możesz nawet wskoczyć po lekko, nie? I opaść sobie. Dobrze. Może w sumie dość bliskie jego naturalnej, rodzinnej, ale no. Vanet siada i od razu opierając na swoich przedramionach, tak stuka sobie trochę kłykciami o kłykcie. Patrzy się na resztę z głupkowatym uśmiechem. Nie mamy już 14 ton elektroniki. Już nie ma. Powiada do was Vanet, panowie. No. Bardzo dobrze, Vanecie. No. Chyba dobrze. Oj tak. Oj, nie ma ton, ale za to jest. I tak Finnegan rozkłada ręce, czekając na odpowiedź. No to Vanet ci może nie morsem, ale w sumie palcami po prostu pokazuje 3, 3, 6, 0, 0, 0 i klaszcze, jak kończy. Udało mi się wyciągnąć od tamtego gościa dwukrotność ceny z Brauna. Myślał, że i tak ma dobry deal. Więc nasza inwestycja spłaciła się w tym przypadku dwukrotnie. Wreszcie jakieś dobre wieści. Czyli będzie za do burgera. Tak, tak. Panowie, skoro tak dobrze nam poszło, to... A niech stracę. Dzisiaj burgery na mój koszt. O, bez łaski. Przychód. Dochód, przychód. Dobrze, że tutaj chyba nie ma dochodowego. Dobra robota, to dobrze. Szczerze mam. Brawo, brawo. Finn, ty. Naprawdę, dumny jestem z ciebie, chłopie. Aż mnie roznosi. Uff. O, to jeszcze lepiej, bo... Może to się przydać jutro. Będziesz miałeś okazję wyładować może. Jutro? Coś wysadzamy? Chcemy coś dokładnie, tak. Myślałem, że wylatujemy później. Przenośni. Przenośni. Jutro będzie może jakaś robótka dla nas. Trochę się zorientowałem, bo tam byliśmy. Czyli jednak coś wysadzamy. Wysadzamy. Jakaś wycieczka? Wycieczka albo gdzieś tam i pokazuje przez jakieś tam może okno, jeśli jest, tak, w kierunku tych pustkowi, wraków. Albo gdzieś tam, na górę. No, rozmówiłem się tutaj w okolicy z ludźmi, którzy zawsze mają coś do zrobienia. Wiecie, jaka... No, nasz styl roboty, nie? Dobry pieniądz nie jest zły. Ma dać znać jutro. Czy jest coś takiego, co możemy zrobić na pokładzie, a ewentualnie coś na lądzie, jeśli macie ochotę na spacer. Ale... Ja na lądzie, czy mógłbyś bardziej przejrzyście wypowiadać się, bo Czy dowiedziałeś się w ogóle, o co chodzi i co mamy robić? Czy ktoś ci powiedział, o, słuchaj, mój drogi, jest taka sprawa, że jest robota albo na górze, albo na dole, co ty na to? Powiedziałeś, o, pewnie. I po prostu, powiedzmy, że przekazałem swoje CV, tak, i czekam na telefony do jutra. A w CV mam wpisane, że rozwiązuję problemy każdego rodzaju. I tak, i tutaj też tak się biorę w rękę jakiś taki nabój, tak, gdzieś wyciągam z tego bandolieru. Widzisz, Finn, rozwiązuję problemy ogniowe, pancerne i tak dalej, tak. Tego typu problemy. No, żebyśmy sobie biedy tutaj nie narobili. Czy ty się w ogóle rozejrzałeś, gdzie my jesteśmy? No i w takich miejscach właśnie najłatwiej jest, że tak powiem, wpaść w jakieś kłopoty. W takich miejscach to można się w końcu poczuć, że żyje. Ja wiem, wy tam... Flota, każdy w mundurku, ja wiem, opowiadałeś, Finn. Przywykniesz do męskiej roboty, dziadku. Przywykniesz. Będziesz jadł ten ketchup. Do męskiej. Nie, śmiało. Jeśli wyjedziemy za granicę miasta, to będziemy wolni. Będziemy mogli... A propos właśnie... Ten ketchup pomidorów na oczy nie widział. Pamiętacie tą kobitkę z pokładu, którą przewoziliśmy, nie? Jakiej tam było? Ta taka Maria. Ciekawska, co tam na most... No, nie Mina? Na Marię. Mina Amos. Ta, która na mostek chciała zajrzeć. No była. Właśnie. Dostaliśmy od niej zaproszenie, nie? Nie, to nie od niej. Na jakąś kolacyjkę. Nie od niej? Nie od niej. Od której? Od tej. A, od tej, przepraszam, od tej, co była za hibernowana. W kapsule, tak? Tak. No to od tej drugiej, tej, co spała, no. Tak się Maybell cieszyła, że... Jenna poopowiada nam, jaki lot minął. Krótka to będzie opowieść. Mieszkają za miastem, także... Też okazja, żeby się wyrwać, coś zjeść. Znaczy... No to bardzo miło z tej strony, jak ktoś zaprasza, to wypadałoby odwiedzić, czemu nie? Zresztą słyszałem, że to jedzenie jest całkiem dobre, chociaż może nie wszędzie i tak Finnegan odkłada nadgryzioną kanapkę. Vanet widzi, że się tak trzymając za kant stołu, trochę się nachyla, nie wiem, jak kot, który po prostu widzi ofiarę albo coś bardzo ciekawego, jak się skręca do Rynana. Bo jeśli pojedziemy poza miasto, nie wiem, czy widziałeś, Rynan, ale oni tutaj mają głównie pojazdy lądowe. O nie. Ty wiesz, co będziemy mogli robić. No tak, no po prostu pojedziemy. Co mamy robić? No Boże. Dosyć pieprzenia się z lataniem, żadnych antygrawitacyjnych pierdół. Tylko my oraz twardy grunt. O, nie mogę się doczekać. Nie bandyć. Podobno tutaj za miastem jest ciekawie. Także można się ubrać na wycieczkę odpowiednio. Spokojnie, będziemy... No, Szczepi i Mariam będą pilnować łajby, więc ona nigdzie nie odlatuje. Szczepi ma jakieś tam przeglądy, Mariam dogląda swojego ogródka i też będzie pomagała mu pilnować, natomiast wy... Mariam może robić polowanie na naszego towarzysza. No. Ona się w sumie nim zajmie. Czemu nie? Ma co tam, a to nie jest tak, że ona nie ma szpeju, ani w sumie może przetestować swoje ziółka i komponenty. Spróbować go skarmić. Granaty też ma. O, tak. I mean what? Może swoimi ziółkami po prostu, wiesz, zrobić jakieś takie zapachy, którymi się obleje i będzie udawać, że jest też takim zwierzątkiem. Będzie próbowała nawiązać kontakt. Dobra, już widziałem ten film. Widzimy w pewnym momencie. Gdzie kobieta się w jakimś morskim stworze zakochała. Już mi ty nie imputuj czegoś. No, dobra. Okej, więc rozumiem, że chcecie się rozejrzeć za jakimś transportem, tak? Nie musimy. Mamy rafta. No właśnie. Nie, ja nie chcę na tym syfie. Macie rafta, owszem. Jest za darmo. O, przekonują mnie ten argument. No właśnie. Ja wiem, że tutaj będzie troszeczkę bardziej... Czy ktoś ma w ogóle skilla na to? Sterowny. Na antygrawy? Podróż. Tak. Ja podróż się liczy, a nie cena. Co masz? No właśnie ta podróż jest tańsza. Mam flyera ewentualnie, ale... Masz flyery? Drive'a też, nie? Mam flyera. Nie jestem frajerem, mam flyera na cały jeden. Więc nie na 0. Okej. Okay. Nie na -3. Okej. Dobra. Więc technicznie jesteś w stanie obsłużyć rafta. Będę musiał się troszeczkę dostosować do mniejszej sterowności przy mniejszej grawitacji. Będą troszeczkę szersze zakręty, ale powinno się dać radę. No dobra. Znacie od tej dziewczyny wyznaczone... Ona w ogóle ma czekać tutaj, aż ktoś po nią przyjedzie. Rodzinka. W sumie moglibyście się z nią też, tak ci się rzuca, skontaktować, żeby ją podwieźć, tak? I wtedy obskoczycie jedno i drugie. Ona jest w miejscu, to tak. Ale zanim, to zanim wezmę Airrafta, to po pierwsze do Miriam podchodzę, jak będzie chciała się zająć tym szkodnikiem. I tak, jak go złapiesz, możesz użyć tego. I daję jej ten mój spicy pastę BHP, potencjalnie wybuchową. Dobra. O tak, będzie podkładać wybuchową pastę BHP wokół waszych silników. Zajebisty pomysł. O, tak. Tak. I biorąc Airrafta, nie biorę go na pusto. Pakuję sobie tam mojego shotguna Jacksona na wszelki wypadek. I kilka magazynków na wszelki wypadek. No dobrze. W takim... tak to wjeżdżamy. Wylatujemy. W takim razie... Okej, lecimy w teren jakiś tak konkretny, tak? To jest 40 km za miastem, jak rozumiem. My tam mamy na tym rafcie jakiś bagażnik czy coś? Macie. To jest standardowy air raft. Dobra, to ja też tam sobie... Dobra, to ja tam wrzucę nie jako equip, tylko jako carry parę rzeczy sobie. Vehicle. Nim wyruszymy, możemy się umówić, że ja tego kapitana jeszcze podpytałem o to, gdzie kupić dobry tytoń? Jasne, żaden problem. Generalnie to ten facet mówi, że jest tutaj taki sklep, jak to się mówi, kolonialny, gdzie możecie zaopatrzyć się w różne importowane rzeczy, natomiast on nie poleca lokalnego tytonia, ponieważ lokalny tytoń, to, jak mówi, to co ludzie tutaj palą, przez to, że tu jest niska atmosfera, strasznie ostre, że tak powiem. Dobrze, tutaj dobrze rośliny grubolistne bardzo się robią, więc nie wiem, tytoń, nawet jeżeli coś podobnego, zielsko, które tutaj podobne do tytoniu uprawiają, to strasznie oleiste wychodzi. Nie polecam. Ale wskazał ci taki standardowy sklep, w którym często są importowane dobra z całego świata, gdzie możesz kupić, to nie jest jakiś specjalny tytoń, jakiś super, ale taki standardowy z wyższej półki, który oni po prostu sprowadzili z jakiegoś tam kantoru międzyświatowego. Więc, dobry panie, Zapłacisz za to 10 kredytów. Dobrze. To biorę najlepsze, co mają. I podpytam, chciałbym jeszcze podpytać, czy mają coś. Znaczy, co tutaj jest takim towarem eksportowym, z czego ta planeta słynie? A może moglibyśmy coś zabrać? To już jak to będziecie... Jak się będziemy... Jak będziecie się chyba targować na później, z powrotem. Dobra. No. Na później, dobra, dobra. Dobrze. To ja w sumie jeszcze jak przypomniałeś o tym powietrzu tutaj, o tej atmosferze, to jeszcze wrzucam sobie combination mask, zakładam. Dobrze. Tam ma też od tego. Tam jest respirator również. Vanet na pewno sobie respirator kupi, po prostu. Spoko. Tak też zrobimy. Nie będzie na razie szukać. Dobra, na razie dobra. Nie będzie szukać kupienie sobie takiego standardowego zestawu, który oni tutaj mają, czyli taka butla, którą można charge'ować powietrzem i tlenem głównie. No i taki wpinka do nosa z ureczką. To jest dość tanie, bo to jest bardzo powszechne, wszędzie używane, więc to jest tutaj coś tane. I teraz. To Finnegan ze względu na swój wiek też. Takie coś. Tak, to możecie dostać za kilkanaście kretsów, więc no problem. To wam po sesji najwyżej doliczę. Na przyszłość też się przyda na innych planetach z niską atmosferą. I jedziemy. No właśnie, ale jak jedziecie, powiedzmy, wsiadacie na tego rafta, otwieracie tą pokrywę przednią, która was wypuszcza z Marawy. Wznosicie się nad płytę portu. Rynanie, ty tam przelatujesz spokojnie nad portem kosmicznym, odlatujesz sobie gdzieś tam w bok. No i lecisz nad miasteczkiem. Tylko teraz dostaliście zaproszenie od dziewczyny do jej domu, ale ta dziewczyna jeszcze nie jest w domu. You see the problem, nie? No tak, ale możesz ją zgarnąć, nie? No dobrze, więc o to mi chodzi, czyli próbujecie ją zgarnąć, nie? No bo to by był przypał, jakbyście, wiesz, mama, tata nie wie, że dziecko zaprosiło, bo jeszcze nie wróciło, nie? Jacyś obcy przychodzą. Dobrze. No więc na krawędzi miasta przy jednym takim wielkim drodze jadącej właśnie na południowy zachód jest takie charakterystyczne miejsce, tak jakby przystanek z kilkoma dinerami rozrzuconymi po lewo i prawo, gdzie ludzie sobie czekają, aż przyjedzie taki wielki hauler, jak to się mówi, czyli olbrzymi pojazd o takich gigantycznych kołach, przerośniętych niemalże, jak taki łazik księżycowy, jak kojarzycie, tylko że to jest tak coś a la autobus i przerośnięty pick-up, nie? Zabiera pasażerów w daną stronę, ładunek, który mają przy okazji, i jedzie sobie kilka godzin, etc. I wy znajdujecie tą taką troszeczkę rozmarzoną, trochę smutną dziewczynę. Kiedy podlatujecie tam airraftem, to ona się szczerze zaskoczyła, ale wstaje z ławeczki, widać, że ma przez ramię przerzucony tobołek i tak wow, macie coś takiego? O, no to... No, tatusiek to byłby wam zazdrościł. On próbował antygrawa kupić już kilka razy. Ale tutaj... No cóż, przydałoby się czasami. No i... Bardzo mi przykro. No, może Rynan da się karnąć, nie? Nie, jestem bardzo wdzięczna. Dzięki, że jestem cała i zdrowa. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Wszystkie oszczędności wydałem, żeby się z wami zabrać do domu. Wreszcie wrócę. I ona pakuje się tam, prawda? A by the way, macie 4 tony ładowności na rafcie. It's no problem. No fajnie. Mimo, poza siedzeniami. Tak, więc unosisz się, Rynanie, rozumiem, tam delikatnie i suniesz przez to powietrze z takim buczeniem energii, z wiatrem we włosach. No i ta dziewczyna was oczywiście tam kieruje przez tą prerię. Rzuć sobie na pilotaż swój. Tak tylko, żeby zobaczyć, jak dobrze ci pójdzie. Ogólnie. Zobaczyć, czy się nie flyer. Nie, to będzie proste, ale już nie będziemy zmieniać tutaj, tylko rzuć, żebym zobaczył, jaki ci wynik wyjdzie. Ja sobie to potem ocenię. Żadnych bonusów. Nie jestem przyzwyczajony. Plus jeden z deksa masz, okej. No dobrze. Chodzi o to, że ponieważ tutaj jest dość rzadka atmosfera, to wy zaskakująco szybko lecicie. Też grawitacja jest mała, więc łatwo wpaść w taki troszeczkę paranoję tego, że rozpędzacie się, coś co powinno być na innej planecie, powiedzmy takie zdrowe 100-120, tuż dopędzacie do 200 na godzinę i... A wiatr dalej nie wieje nam we włosy. No wieje, ale taki jakby taki niespecjalnie ostry, nie? I to jest takie trochę złudne. Lecicie najpierw, najważniejsze, nad olbrzymimi połaciami cmentarzyska statków. Są tutaj wszystkiego rodzaju wraki, jakie mijacie. Od potężnych okrętów wojennych, które zostały rozebrane do czystych kadłubów, takich skorup pancernych, przez jakieś frachtowce i tak dalej. No i oczywiście widzicie istne mrowie ludzi, które tańcuje po tych wielkich kadłubach z palnikami, szczypcami. A ponieważ jest tu niska atmosfera, to zauważacie, że oni często z tych konstrukcji, takich rusztowań, oni po prostu zeskakują sobie, jak gdyby nigdy nic, prawda, i lądując te dwa piętra niżej na gołych nogach. Innym razem jakiś taki smagły, pracujący już w piekącym słońcu mężczyzna podchodzi do sterty złomu, bierze sobie taką wielką stalową belkę, jakąś spornikową, na ramię i idzie sobie z tym po prostu. Pakują na wielkie ciężarówki olbrzymie ilości, tony, istne tony ładunku, jakichś metali, jakichś kabli, jakichś części zamiennych i non-stop tutaj coś wożą i co jakiś czas przybywa nowy wrak albo nowy okręt, statek na rozbiórkę, który jest tutaj zaciągany. A wam, no musieliście sporo minąć, zanim żeście wylecieli z tego cmentarzyska statków, a w końcu trafiacie na wielką, spokojną, trawiastą prerię, która ciągnie się kilometrami, a wręcz milami, tak? Po horyzont są to płaskowyże usiane żółtymi trawami i co jakiś czas wyrastającym takim wysokopiętnym drzewem o bardzo grubym pniu i bardzo wysoko zawieszonymi małymi listkami. Wy zaś po którymś razie zauważyliście: hej, tam jakieś stwory poginają, nie? Jakieś wielkie, brunatne bestie, muskularne, straszliwie, wyglądają tak jakbyś trochę konia połączył z bizonem. Mają niskie i bardzo muskularne tylnie łapy, bardzo długie, też muskularne przednie, długi tułów, wypięty, tak jakby pierś wypinały, tak, troszeczkę, oraz mają, tak, wyobraźcie sobie taką spłaszczoną końską głowę z grzywą zarastającą im oczy i front pyska. I te wielkie stwory, poruszając się stadami, podchodzą sobie do takich wielkich drzew, o których tam wcześniej wspomniałem, i na tych tylnych nogach, stając niemalże dęba, przed nimi się wspierają, wyciągając swoje łby, żeby sięgnąć długimi jęzorami tych zielonych listków u góry, które są ich specjałem. Panienko, cóż to za zwierzęta? A, polujecie tu na to? Tak, to są nasze zwierzęta hodowlane. Skrigi się nazywają. Są tutaj na Atkrig od dawien dawna. O, mięso z nich jest całkiem niezłe, a jak je udomowić, to są całkiem spokojne i przyjazne. Da się na tym jeździć? Pewnie. Zobaczcie tam. I ona pokazuje na krawędzi tego wielkiego stada, które tam się dobiera do tego drzewa i tam sobie, prawda, coś tam przekansza. Dostrzegacie, że jeden z tych skrigów ma na grzbiecie, dźwiga jakąś figurę człowieka. Jeżeli macie jakąś lornetkę czy coś takiego, a pewnie któryś z was tam ma, to dostrzegacie, że zaiste jest tam jeden mężczyzna, taki starszy, w płowej koszuli w kratę, powiedzmy takiej flanelowej, z kapeluszem i z maską tlenową, który w dłoniach ściska wielką flintę, no i strzeże swojego stada zazdrośnie i przygląda się wam też z oddali, chwytając swoją lornetkę. I ona mówi: no, jak widzicie, takie stada dają dużo pożywienia, jeżeli się o nie odpowiednio zadbać. Skóry też, jakby co. Tatko ma 300 sztuk. O, sporo. O, jak im pozwolisz, to się dobrze mrozi. Żeśmy też z ojczulkiem kury trzymali. Kury? A, kury, no. Takie małe? No, małe i duże to różne. I kaczki, i gęsi. No. O Boże, toż to ziemskie stworzenia. O, to musicie być z jakiejś planety, która została zasiedlona jeszcze za ziemi. No, myśmy z sektora Deneb, to kawał drogi. A, faktycznie. No nie, ona mówi, generalnie to też wiesz, że tam, gdzie pierwsze, no w zasadzie drugie imperium sięgnęło, tam pojawiło się dużo ziemskiej fauny i flory. Przez lata, jak króliki w Australii się zadomowiło i korzystając z dobrodziejstw natury, zaczęło panoszyć i wypierać lokalne gatunki. A Atkrig jest jednym z tych światów, które przywieziono dużo stworzeń, ale ponieważ jest problem z atmosferą, to nie wszystkie się przyjęły. I lokalna fauna jest lepiej przystosowana. Na przykład konie podobnież, jak ona opowiada, kiedyś próbowano tutaj wprowadzić, ale zaczęły masowo zdychać na problemy z płucami. No, ale tak lecicie sobie. No to sens. Lecicie sobie spokojnie i nagle coś z lewa, z waszej lewej strony, hen daleko na południe, dostrzegacie jakby taką wielką chmurę, ale chmurę, która jest beżowo-żółta i zbliża się w waszym kierunku. No, jakaś burza? Słusznie zgadujesz, Gordonie, na twoje oko to wygląda jak jakaś burza pyskowa. Zgaduję też, bo Bo Gordon ma background kolonisty, więc podejrzewam, że różne rzeczy widział, nie? Tak, to wygląda na burzę piaskową. I teraz ona tak się zastanawia, o cholera, moglibyśmy tutaj gdzieś przeczekać, chyba że panie pilocie, łapie Rynana za ramię. Jesteście w stanie przycisnąć trochę? Żebyśmy zdążyli do domu? Dobra. To zrób kolejny teścik flyera. No dobrze. Poczekaj, pan flyer. Okej. Chodzi o to, że jest co prawda porażka, ale marginalna. Dokładasz, prawda, tego waszego airrafta, ile się da. Aż się nawet trochę chłodno zrobiło, ponieważ tak się rozpędziliście. I problem jest taki, że w pewnym momencie zauważacie na horyzoncie takie gospodarstwo, homestead tak zwane, złożone z 3 domów, gdzieś tam na uboczu stodoły, jakiegoś takiego małego parku maszyn oraz olbrzymich zagród, gdzie pasie się podobne stworzenia jak te skrigi, które widzieliście wcześniej. Gemma radośnie uśmiecha się, mówiąc: "No tu, to tu, tam możecie wylądować. Proszę." I widząc ludzi, którzy wychodzą wam naprzeciw, to ona zaczyna się uśmiechać i machać, prawda, już, ale pęd powietrza, kiedy próbujecie się, powiedzmy, zatrzymać, jest na tyle mocny, a ona jest nieprzyzwyczajona do tego typu sytuacji, że jej to nagłe hamowanie, powiedzmy, tudzież redukcja prędkości zaskoczyła. No i panowie, ryzykujecie, że dziewczyna wypadnie z waszego airrafta. Nagle zaczęła się chybotać, bo ona po prostu instynktownie, tak naiwnie trochę wstała, nie? Na równe nogi i zaczęła machać do swoich. Hej! Coś w tym stylu. O kurwa. Atletyka, jak rozumiem, żeby ją spróbować złapać? Czemu nie? Może być atletyka. Żeby samemu nie wypaść. Oh shit. Uff, w ostatnim momencie, bo ona właśnie już tak zaczęła się wyślizgać, po prostu taki pęd powietrza, jak się wychyliła znad tej szyby przedniej, owiewki, tak w nią runął, że poleciała do tyłu, najpierw na wasze tam tylne bagaże, i gdybyś w ostatnim momencie nie złapał ją za kostki, to praktycznie by wypadła. Przestraszona, piszcząc oczywiście, łapie się też, wczepia. Jest widać, że zupełnie się nie zna na tego typu technologii i nie wiedziała, czego się spodziewać, a wy sadzacie wasz airraft, powiedzmy, przed tym majątkiem ziemskim, z piszczącą ich córką, która panikuje, drze się i po prostu jest cała blada na twarzy, a przeciwko wam idzie 4 uzbrojonych mężczyzn. Jeden taki starszy, prawda, który już się rozpoznaje tą dziewczynę i ma taką wielką strzelbę, którą przeładował, i 2 młodszych, chyba jej braci. Oni też, jeden ma sztucer, drugi nawet sztucer laserowy, a 3 to jest chyba jakiś wujek albo ktoś taki, i on ma 2 pistolety i oba odbezpieczył i stają tak przeciwko wam, patrząc się na swoją krewniaczkę oraz jakichś totalnych obcych, i celują w was z broni. Kim wy, kurwa, jesteście i co robicie z moją córką? Tak. Ale jazda! To było dobre. Rynan, który się trzyma. Rynan, który się trzyma swoją prawą ręką nie wiem, barierki albo jakiegoś uchwytu, a drugą wyprostowaną za sobą, właśnie trzyma ją za kostkę, tą drzemę, takie... Właśnie on złapał ją absolutnie instynktownie, nawet nie myślał, po prostu o, coś przelatuje, to chciał to złapać i patrzy się po reszcie. Bez słowa, takie zdziwienie w oczach. Nie wie sam, co zrobi. A ona się drze, piszczy, po prostu tak jest spanikowana, jak ktoś w totalnym szoku, nie? Kto spojrzał właśnie śmierci w oczy. Ba, jak spoglądacie dalej na to gospodarstwo, dostrzegacie, że to są takie stare budynki zbudowane z drewna, z tych, prawda, ciemnego drewna, tam podmurowane i tak dalej, gdzieniegdzie jakieś tam generatory hen na zapleczu, jakaś antena wielka, jest tu kilka w ogóle zautomatyzowanych wieżyczek, które są, uaktywniły się, kiedy wy żeście w ogóle wylądowali. No i takie dwa robotyczne głowice z ciężkimi karabinami maszynowymi wysunęły się z ziemi i celują w was. A na werandzie tej głównej haciendy na krześle bujanym jest jeszcze taka babcia przykryta kocem i ona też wyciągnęła dubeltówkę. Finek tam wyskakuje z pojazdu, uśmiechnięty, przeszczęśliwy, bo dawno tak dobrze się nie bawił. I tak kłania się, podnosząc czapkę, mówi: no, dotarliśmy, a ładne pokawki macie. Słyszysz takie... Jesteś... O. Takie krz, krz. Co robicie z moją córką, skurwysyny? Dżema! Koniec! Robicie od razu. Zaprosiła nas na obiad, także... To dlaczego wrzeszczy? A właśnie, dlaczego wrzeszczysz? I Finnegan tak się odwraca i teraz dopiero zauważa właściwie, że jest dwa miejsca dalej niż była. Mhm. A! Finnegan z przodu oczywiście, zakładam, leciał, więc nie zauważył nawet tego, co się tam z tyłu działo. No właśnie, ta dziewczyna, ona upadła na ziemię, znaczy sturlała się, powiedzmy, ale... Vanet, co wy tam robicie? No właśnie... Vanet! Ale wypuściłeś dziewczynę, to dobrze, to tych dwóch chłopaków młodych... Tak, puścił tak zwane... nie wiem, chciała wyskoczyć? Podbiegło do niej, celując cały czas w was, prawda, jeden was celuje z broni, drugi tą dziewczynę bierze na ręce, prawda, łapie za ramiona, odciąga od was i mówiąc: Gemma, uspokój się, dziecko, siostro. No i tak klepie ją po twarzy, aż ona dochodzi do siebie i w płacz wtula się w swojego brata, którego poznała, i po chwili takiej konsternacji, nie? No, czy wy żeście skrzywdzili tą dziewczynę, jest taka ciężka atmosfera napięcia, ale ona w końcu... Skrzywdziliśmy, po czym postanowiliśmy odwieźć do domu. Oni nie wiedzą, w każdym razie widzą żarcik, swoją krewną, która płacze. Żarcik, panowie. Ale... Słyszałem, że tu dobre mięsiwo można zjeść. No, okej. Pokrótce... Finnegan nic sobie nie robi z tego i po prostu zaczyna, wiesz, gadać zupełnie... No, ich to trochę irytuje, ale na razie są skoncentrowani na dziewczynie. I faktycznie w pewnym momencie ona przychodzi do siebie i zaczyna się tłumaczyć, mówiąc: tatko, nie, to są dobrzy ludzie, to ja przez przypadek głupio zrobiłam i prawie bym wypadła, oni mnie w ostatnim momencie wyratowali, oni mnie tutaj podwieźli z portu. Aha, Leciałam ich statkiem z Brauna, żeby do was wrócić. Wybudzili mnie ze snu w kapsule. Jestem cała i zdrowa, to pomyślałam, że się trochę odwdzięczę. Na co nagle wszyscy zrozumieli, że to jest takie nieporozumienie. Ten starszy mężczyzna opuszcza broń. Pozostali też. I takie... Bierze ten taki pilot, klika, wieżyczki się dezaktywują, chowają z powrotem pod ziemię, klapy pancerne się nasuwają. A, no chyba, że tak. Witajcie, nieznajomi. Vanet się tak... Vanet się wyszczerze. O kurwa. Spokojnie. Przyjacielem naszej Dżemy to i nasi przyjaciele. Więc... No cóż, w takim razie dziękuję za... I teraz spoglądam na Vaneta. Uratowanie jej. Jak dobrze rozumiem. Dżema tak potwierdza. Tak, tak, tak. Aha. Nieporozumienie, tak. Jestem Andrew Maybell. Może my będziemy... Finnegan jakoś... Właśnie nie wie, czy... Czy dalej powinniśmy korzystać z tego zaproszenia, czy powinniśmy jednak w związku z zaistniałą sytuacją się ulotnić. I tak... Nie, on powiada... Daje to do zrozumienia. Mhm. Nie. Co się rzekło, to się rzekło. No ja przepraszam was, że źle was oceniłem. Chcieliście dobrze, jak najbardziej. Zapraszam w takim razie. Gościna Atkrig nie jest czymś, co się na wiatr rzuca, jeżeli chodzi o naszą renomę. Może jesteśmy troszeczkę odludkami, ale swoich traktujemy dobrze. Skoro Dżema nie miała komu zaufać przez tak długi czas i zaufała wam, bo jej nie okpiliście, to myślę, że ja was jestem w stanie przyjąć przynajmniej na obiad. Co wy na to? Bardzo nam miło. Załoga Salis się wita z szanownym państwem. Tak. Dużo słyszeliśmy o tutejszych obiadach, także bardzo chętnie skorzystamy. No właśnie niedługo będzie już pora. Powiem służbie, żeby naszykowali trochę więcej. No, chłopcy. No i on tam zarządza, prawda, żeby przygotować dla was odpowiedni poczęstunek. Prowadzi was do serca swojego majątku ziemskiego. Widzicie, jest tutaj całkiem cicho, schludnie. W samym środku tego homesteadu jest taka figura wyrzeźbiona w kawale piaskowca, przedstawiająca jakiegoś takiego starodawnego pioniera dosiadającego jednego z tych tutejszych Skrigów w kapeluszu i oczywiście ze strzelbą. Prawdopodobnie jakiś tam przodek. No i kiedy wstępujecie do tego jegoż domostwa, witają was przede wszystkim na dzień dobry zimnym napojem na podstawie jakiegoś nie destylatu, ale jeżeli to jest destylat, to jest bardzo rozcieńczony. Jest tam odrobinę alkoholu, bardzo, bardzo lekkiego, a smakuje jakby połączenie bardzo rozwodnionego kwasu chlebowego z sokiem cytrynowym. Ale jest orzeźwiające. A, taki podpiwek tutejszy. No, a jeszcze dodaj do tego odrobinę mięty. Dziwne w smaku, niemniej dobre. Orzeźwiające. No. I pozwalam was się tutaj rozgościć. Jest oczywiście tam jakiś duży salon, gdzie was przyjmują przy takim olbrzymim stole z głowami tych włochatych ni to bizonów, ni to kobył wiszącymi prawda, nad kominkiem. No i jesteście sobie w stanie tutaj troszeczkę odetchnąć i pogadać, jeżeli byście byli oczywiście ciekawi. Rodzina samych Maybellów, jak się okazuje, jest dość majętna po tym, co mogliście ocenić. Jeszcze was poproszę o szybki test Rekona. Co zauważycie? Wszyscy, którzy tam są. To powinienem się zauważyć. Wszyscy. Tak, mogą sobie zrobić test Rekon. Taki, czyli spostrzegawczość tutejsza, nie? Never mind. Aha. A na co ten Rekon? Z czego? Z Inta. Rzuciłem? Nie wiem. Dobra, to ja nie mam tego, więc jako unskill. No mi się rzucił w oczy smak tego napoju. Exceptional success. Nice. O kurwa. Vanet. O, to jest... A nie, to przepraszam, to Finnegan. On będzie się wpatrywać w córkę. Przepraszam, Finnegan jest exceptional success, tak. Tak, ty się wpatrujesz może w córkę, która jest ci bardzo wdzięczna, jeśli nawet do ciebie trochę wdzięczy. Tak puszczając ci uśmieszki niewinne. O, i Gordon. Natomiast Finnegan i Gordon dostrzegają pewne właśnie detale, że choć cała izba i to wszystko wygląda dość rustykalnie, to jest to tu, to tam przeplatane śladami dość wysokiej technologii i drogi. Czyli na przykład na drewnianej ścianie wisi holoprojektor, jakiś zaawansowany, który ma holograficzny interfejs, że na przykład ten starszy podchodzi, aktywował holoprojektor, taka klawiatura z ikonami się wyświetliła, a on kilka tam miejsc maznął palcem w powietrzu i nagle część ściany się obraca, ujawniając taki barek pełen, prawda, lepsiejszych alkoholi, schowanych oczywiście. Dostrzegacie to tu, to tam właśnie tego typu rzeczy, które wskazują, że oni biedni wcale nie są. I co najważniejsze, mają sługi. Zasługi robią im ludzie, którzy przyjechali, zdecydowanie nie są z tego świata, ale robią tutaj coś à la kamerdynerzy, lokaje, posługacze, sprzątacze i tak dalej. I wszyscy mają na sobie takie beżowo-czarne mundurki, jakby powiedzmy. I w ogóle się do was nie odzywają. Pracują, prawda, wykonując rozkazy swoich gospodarzy, nie odzywając się, tylko kiwając głowami. Ale nawet jak zapraszani jesteście do stołu i opowiadana jest wam tutaj, co chcecie się dowiedzieć, to wam mówią, no to zauważacie, że właśnie ci posługacze przewijają się dookoła was, stawiając jakieś tam tace, to tutaj, to talerz i tak dalej. No. I teraz zastanawiam się, jakbyśmy tutaj pociągnęli. Czy macie jakieś pytania do nich? Czy po prostu sobie generalnie... Zaciekawiony z tego posługacza chciałbym tak jednego, jak się nachyla i nakłada coś tam na talerz, tak nachylam się do niego. Przepraszam bardzo, gdzie tu można z toalety skorzystać? No więc on skłania się ci bardzo głęboko i pokazuje, nie odpowiadając nic, główny korytarzyk, który żeście minęli wchodząc do salonu, i robi takie jakby, wskazuje palcem, że trzeba skręcić na lewo i do końca korytarza. Pokazuje to w gestach, nie odzywając się. No właśnie, to była moja taka próba wyciągnięcia coś z niego. Korzystam. No dobrze. Skoro zapytałem. To i tu kolejna obserwacja, którą, bo ty masz bardzo wysoką, Kiedy wchodzisz w głębie tego dworku, bo to jest zdecydowanie dworek, zauważasz, że tu się w ogóle lepiej oddycha. Ty od razu tego nie spostrzegłeś, ale kiedy teraz dopiero zauważasz, że wszystkie drzwi i wszystkie okna są, jeżeli już się zamykają, to są bardzo szczelnie zamknięte. Między korytarzami są kolejne bardzo szczelne drzwi i jest tutaj jakiś system nawiewu, który pilnuje, żeby była tutaj wyższa atmosfera niż jest na zewnątrz. Gęstsza po prostu, żeby się wygodnie oddychało. Więc automatyka tego budynku jest dość zaawansowana. I to ci pozwoli... Przypomina automatykę na naszym statku. No. To ci pozwala wywnioskować, że ci ludzie... Ten dom jest bardzo zaawansowany, chociaż nie wygląda. Wszystko jest tutaj ukryte. No, korzystasz sobie i tak dalej, wracasz, rozumiem. Jasne, jasne. Vanet z pewnością się tak w pewnym momencie spyta, że co jest z nimi nie tak? Z kim? Z tymi ludźmi. Nie mówią nic. A, no bo nie płacimy im, żeby coś mówili. Czy mogą sobie... Przepraszam, co? No... Taki mają kontrakt. Oni są przyjezdni, jak rozumiem. Przyjezdni? To są... Ona ci tłumaczy, że to są dokładnie ci sami ludzie, których widziałaś w porcie przy rozbiorze złomu. Gdzie jest bardzo niebezpiecznie, płaca jest licha, gdzie mimo tego, że jest niższa niższa grawitacja, to oni i tak mają mnóstwo kontuzji, za które gówno się płaci, a jeżeli sobie nadwyrężysz rękę, złamiesz albo coś takiego, to dostaniesz podstawową opiekę zdrowotną, a potem cię wywalają z pracy. Więc Gemma mówi, że tatko daje im zarobić dwukrotnie więcej za bardzo, jak widać, lekką służbę. Pod tym względem, że mamy pewne warunki. Kiedy mamy gości, to bez pytania gospodarza mają się nie odzywać. Vanet próbuje zapanować nad twarzą, żeby była całkowicie neutralna. Oczywiście. Rozumiem. Oni się na to godzą z własnej woli, jeżeli to cię mierzi, panie Vanecie. Oni się na to godzą z własnej woli. Dla nich to są świetne warunki w porównaniu z tym, co muszą przecierpieć w Koriol. Mówi to, ona to mówi z taką błogością, jakby to było dla niej absolutnie oczywiste. No hello, dajemy im 2 razy więcej za skromną rzecz, że muszą przestrzegać tutaj, prawda, jakiegoś savoir vivre wyznaczonego przez gospodarza. Rozumiem, że goście mogą mówić. No tak. Finnegan próbuje w żart obrócić. I mogą zawsze opuścić to miejsce, jakby. Na przykład mają wolność. Gdzie chcą. No tak. Tylko, że... Znaczy... A, bo pytasz się, czy ci słudzy mogą, tak? Nie, właśnie pozostawia tutaj trochę to... Aha, rozumiem. Robisz taki przytyk. On to tak... Powiem ci, że... Nie, nawet nie przytyk. Dobra. Ale niemniej Andrew Maybell, ten starszy rodu, on to trochę bierze za taki przytyk. Widzisz, że tak sromotnieje. I w ogóle podano wam Coś a la po prostu takie steki. Jeszcze na kawałku żebra. Zajebista sprawa. Jest to odpowiednio wypieczone, jakieś zioła do tego, przystawki, sosy i tak dalej. Do tego świeżo pieczony chleb. Więc rwiecie się nim oczywiście, jeżeli taka wola. I dużo napojów, od takich bardziej sycących po bardziej wyskokowe. Więc jesteście goszczeni absolutnie royal style, że tak powiem, co jest też przykładem, że dla tych ludzi tak przyjąć gości to nie jest wielki koszt. Pyszne jedzenie. Ach, drogi panie, naprawdę mówili, że można tutaj na tej planecie dobrze zjeść. Ta planeta... Naprawdę, On jednak jest cały czas patrzony w Vaneta, tak krytycznie. Zauważa, że on się tam uśmiecha do jego córki. Te słowa, komentarze poczuł jako taki właśnie jab w jego stronę i mówi... Uraz. Tak. Mówi... Wszyscy ci słudzy wywiązują się z kontraktu, który jest bardzo jasno opisany. My traktujemy ich dobrze, ale mamy swoje wymogi. Czy ktoś chce opuścić ten majątek? Tak zapytał się głośno zebranych. Tam jest jakaś trójka, powiedzmy, takich przypadkowych ludzi w tych mundurkach. Oni pokiwali głowami, że nie. A czy zawsze mieliście sposobność, żeby opuścić ten majątek, jeżeli tylko chcecie? Potwierdzają, że tak. Oczywiście tak. To wygląda jak troszeczkę taki teatrzyk, nie? Więc interpretujesz sobie to jak chcesz. No właśnie, dobrze jest wam tutaj? Tak, oczywiście. Też potwierdzają. No. Jeśli jesteś w gościach, zachowuj się. My po prostu, panie... Nie. Dobry panie, mamy takie oczekiwania. Nasi słudzy odpowiadałem, jeżeli są pytani. W swoim gronie mogą gadać ze sobą, ile im się żywnie podoba. A my tutaj cenimy rodzinną ciszę. Więc tak długo, jak są w naszej okolicy, o ile coś bardzo ważnego się nie dzieje, prosimy ich, żeby trzymali gęby na kłódkę. I tutaj wyczuwasz taki odrobinę jadu w jego głosie. Vanet, który może nie całkowicie ze spuszczonym wzrokiem, bardziej skupiając na kawałku skórki chleba, który sobie tak wcina, odrywając malutkie kawałeczki, bo podoba mu się tekstura. W końcu jak on tamten kończy swój wywód, to wybaczcie. Nie, w sensie oczywiście rozumiem i pojmuję. To nie jest na szczęście jest tutaj, to są dobre warunki. Nikt nie jest zmuszany jakby do podejmowania kontraktu, bo widzę, że tutaj na Atkrig warunki są na tyle dobre, że nie ma alternatywy, którą byłaby bieda albo niemożność opuszczenia przez długi jakiegoś miejsca. Na szczęście to nie jest tak złe miejsce jak mój rodzimy dom, gdzie każda osoba ma jakiś kontrakt od urodzenia, którego nie może spłacić. Nie, to dobrze, że to są takie... Słysząc te twoje słowa, to widzisz, że Andrew Maybell, on uniósł brwi, tak, a to rozumiem. Czyli osobista rzecz. Powiem panu, że nasi przodkowie na Atkrig osadzili się przede wszystkim dlatego, że uciekali przed społecznościami, które On powiedział dług, kontrakt, tak. Długi trzymały naszych przodków, powiedzmy, na samym dnie. I nie pozwalały uciec. Aż przed 300 laty udało im się gremialnie wykupić i z ostatkami tego, co mieli, przybyli tutaj, żeby zacząć nowe życie. A tu mamy takie niepisane prawo, że każdy w swoim domu swoim własnym szeryfem jest. Może ustalać, co chce, jakie prawo chce, ale żeby inni go szanowali pośród takich domostw jak to, świętym musi być jego słowo. Dane czy nie, spisane czy werbalne. Dla nas poszanowanie indywidualizmu i prawa, nawet jeżeli własnego, ustawionego, jest święte. Ale rozumiem, jesteście spoza świata, mogliście to źle zinterpretować, a jak mówicie, skąd pochodzicie, to nawet wam współczuję. Nasi przodkowie przed takimi miejscami uciekali, a wy musieliście to przeżyć. Skąd jesteście, tak z ciekawości spytam. Ekusz. Podsektor trochę bliżej rdzenia. Wspaniała kolonia stolicy podsektora Kamzy. Cóż tam takiego... Kto tam taki rządzi, że tak się z ludźmi obchodzi? Tamzy Corporation. Prawdopodobnie mieliście choć raz w ręku ich komputer z grami, jeśli kiedykolwiek z takich rzeczy korzystaliście. Kochają swoje produkty rozrywkowe. Całkiem możliwe. Natomiast... No on słucha i co tam... Ale to nieważne. Trzymają was długami, rozumiem. No tak. Każdy ma dług, od kiedy się rodzi. A co jakiś czas jest jakieś bombardowanie. Ale to już chyba nie jest ważne, tak naprawdę. Skoro nie macie tutaj takich warunków, ja i tak bym tego nie zmienił, nawet jakbyście mieli. No to on kazał polać sobie, sobie i tobie szota, jakiegoś tam lepszego trunku, jakiego łyskacza. No to za to, że wam się udało z tego piekła uciec. I wznosi taki toaścik w swoją stronę. I czujesz, że to, co mu powiedziałeś, to sprawia, że teraz zyskujesz w jego oczach. Jak ktoś, kto uciekł z takiego piekła. Ktoś, komu się udało wyrwać. Nie pytam, w jaki sposób wam się to udało, ale odzyskanie wolności należy świętować. Ci biedacy, co u nas pracują, tak spogląda na tych służących, dzięki temu, co tutaj zarobią, będą też mogli się wyrwać z Atkrig szybciej niż wywiązać z kontraktów w tamtej karkołomnej pracy w Koriolu. Też dla korporacji oczywiście. No i tak sobie tam gadacie. Pytanko, czy ktoś jeszcze ma do nich jakieś sprawy, no bo generalnie możecie poznać sobie, prawda, tą rodzinkę, jej krewnych, Dżemy oraz jeszcze przez kilka godzin sobie z nimi pogadać, w sumie skorzystać właśnie z tej gościny. I jeżeli byście chcieli się czegoś oczywiście dowiedzieć, to też są skorzy wam odpowiedzieć, tak? Czy to o planecie, czy o ich kulturze. Finnegan tam zajada się oczywiście. Ja to doskonale rozumiem. Twój dom? Twoje zasady. U mnie na statku też tak jest. Nie na statku. Co moje zasady, ktoś chce z nami lecieć, to no, musicie ich trzymać. A jak się nie podoba, to statków jest wiele. Wyśmienite to danie jest. To jest, powiedz, z tych tego koniobydła? Tak, to jest mięso Skriga. Na drzewa wskakiwało? Oczywiście. Bardzo dobre. No, żebyście widzieli, ile one rozwijają w galopie. Może nie są specjalnie pełne gracji, ale jak się odpowiednio wyciągną i przebiegną, no, trzeba się dobrze trzymać w siodle, żeby to wytrzymać, ale są w stanie przemierzyć te połacie szybciej niż niejeden transport kołowy. I co najważniejsze... Nie wiadomo, czy lepiej to jeść, czy na tym jeździć. Jedno i drugie. A ponieważ to zdrowe mięso z wolnego wypasu, my go mamy tutaj w bród. Ale dygnitarze i bogaci ludzie w całym subsektorze sobie bardzo je cenią. Już nie wspominając o skórze. Chcecie dobrej kurtki sobie kupić? Na przykład pójdziecie do jednego z lepszych butików na Braunie i poprosicie skórzany płaszcz, myślicie, że skąd te skóry są? Tutaj. Twarda wytrzymała. Absolutnie. No, on jest... A powiem ci, że tutaj delikatna i chrupiąca. Nie wiem, jak żeście to zrobili, ale to... Generalnie oni są nawet was w stanie... I tutaj się tym zajmujecie? Tak, no, generalnie Finnegan próbuje, tak wiesz, na miękko podejść do tego, żeby się podpytać, czym on się zajmuje, czy utrzymuje się tylko z tego, tak, takie luźne rozmowy. No, powiem ci, że nawet tak casualowo po tym obiedzie, to oni nawet ponieważ ty jesteś, że tak powiem, głową rodziny tej załogi, a on jest głową rodziny tej rodziny, to on cię nawet troszeczkę oprowadza, tak po prostu na chillu, po tych zagrodach. Hen tam daleko przeszła ta burza piaskowa i on tłumaczy, jak tutaj sprawy wyglądają, ile oni z tego pieniędzy mają, że absolutnie z tego się idealnie da wyżyć i nawet nieźle zarobić. Ale wydaje ci się, że coś skrywa. Coś zdecydowanie skrywa. Ale to jest coś odnośnie tych zwierząt? Czy... Nie, coś czego nie tłumaczy. Troszeczkę stroni od tego całego high-techu, który mają tutaj na tym swoim gospodarstwie. No bo na pewno właśnie chciałbym wspomnieć o tym, co zauważyłem, nie? Że o takich bardzo... Widzę, że gadżety właśnie lubisz bardzo. To są... No, dbam. To... Lubię dbać o wygodę i bezpieczeństwo. Rzadko spotykane. Lubię dbać o wygodę i bezpieczeństwo mojej rodziny. Tym bardziej, że moja mamusia już swoje lata ma i jej niskie ciśnienie źle robi nastawy. I tak schylił się przy tej starszej kobiecie, co na werandzie sobie siedzi i się buja. Pocałował ją w czółko. Przeszedł dalej, a ona tak kwaśno spojrzała i spytała się, czy flintę szykować. Nie, mamo, nie szykuj flinty. No. I piękna kobieta. Tak. I generalnie czujesz, że on bardzo stroni od... Znaczy, że dał ci bardzo wymijającą odpowiedź. Ty to czujesz. Natomiast ja jeszcze chciałbym podciągnąć, czy jest tu jakieś miejsce, jakiś sklep albo jakaś korporacja, której sprzedają takie zaawansowane rozwiązania, bo być może byliśmy zainteresowani, żeby coś zakupić. Wiesz co? Czy ty masz jakiś... Krótko mówiąc, chcę się dowiedzieć, czy on to stąd... kupował, czy z jakiegoś importu, z jakiejś... Okej, możesz sobie rzucić na dwa oddzielne albo Persuade, albo Diplomat. W sumie to jest jedno i to samo dla ciebie. Bardziej Persuade, wiesz co? Persuade. Persuade, dobra. PPP jest tutaj. Mhm. No tak. Więc on tak odpowiada ci pokrótce. No cóż, będąc po prawdzie, to w mieście głównym składamy po prostu zamówienie i nam niektóre rzeczy sprowadzają właśnie na zamówienie. Bodaj jesteśmy w branży, w której poznajemy wielu bogatych ludzi, którzy chcieliby kupić albo nasze zwierzęta, albo rzeczy, wyroby z nich. Więc robimy kontakty i potrafią się nam odwdzięczyć. On tak odpowiada, więc no to są rzeczy, które my składamy zamówienie przez naszych znajomych. No. Okej. Byłaby opcja, żeby jakiś namiar na tych znajomych dostać? No wiecie, to są znajomi przyjaciele, nie wiem czy... Chociaż... Myślę, że mógłbym wam dać. A co was interesuje konkretnie? Bo tu jest bardzo szeroka rozmowa o bardzo szerokich gamach produktów, tak? A, to o szczegółach to już z moimi ludźmi by trzeba było rozmawiać. Raczej nawiązuję kontakty, oni się technikaliami zajmują. Dobra. Tak sobie gadacie, czy dobra, to ja jeszcze mam... sobie dwie rzeczy tylko, chciałbym się dowiedzieć. Jedna rzecz, czy, bo już bez odkrywania, czy ile by kosztowało, czy w sensie no, biznesowo, tak? Czy można by było, czy w ogóle te zwierzęta na przykład można gdzieś na innej planecie sprzedać, czy one w ogóle, czy on się orientuje, że one przeżywają, tak? Czy na innych planetach, czy nie? Czy tak samo jak konie tutaj zostały przywiezione, to tam wymierają? Z tego co wiem... I generalnie takie biznesowe, bo być może moglibyśmy się zainteresować. Jacyś ludzie próbowali je kupić. No i na planetach ze zwykłą atmosferą, taką wysoką, one się bardzo źle czuły i padały. A na planetach z niską atmosferą sobie lepiej dają radę, ale to bardzo marudne zwierzęta, które o ile nie mają swoich ulubionych roślin do żarcia, to trudno je przekonać. Więc no cóż, Skrigi z Atkrig, można... dlatego oni tutaj biją na nich taki interes, że Skrigi z Atkrig są Skrigami z Atkrig. I ich mięsa nie da się masowo hodować na innych planetach prawdopodobnie, więc oni mają tutaj po prostu rarytas. Jasne, czyli jedyne co, to tak naprawdę możemy je ewentualnie zakupić i przewieźć jako świeże mięso po prostu. Tak, do uboju. Tak. Do uboju. I wtedy skórę sobie tam... Dobra. A druga rzecz, to chciałbym napomknąć o tym, że, no, że tutaj mieliśmy podczas tej luźnej rozmowy, że mieliśmy plany pracować przy projekcie Sharurshid, no, ale niestety nam się nie udało i chciałbym się go tak zauważyć, podpytać, czy on coś wie o tym, o tej korporacji. On totalnie wzruszył ramionami. Jak wspomniałeś Sharurshid, to on tylko zna tą korpo, no bo to jest wielka mega korpo w całym imperium, ale nie. Może miał jakiegoś klienta, który zamówił od niego dostawę mięsa na jakiś event albo coś takiego. ale poza tym... Jeżeli byśmy byli zainteresowani zakupem tych zwierząt, to, to byłby zainteresowany sprzedażą? Tak. To, znaczy ma kilka sztuk, które może sprzedać, więc... Będziemy tu jeszcze kilka dni, to się odezwiemy. Jasne. Dobra. Czy z mojej strony wszystko. Czy reszta ma jakieś deklaracje, pytania, czy coś tam węszysz, myszkuje? Żadne. Ja w sumie, gdy Papa Finn z ojcem pewnie jakoś odchodzą podczas gadania starych dziadów, to o ile ja młody nie jestem, to w porównaniu z Finem już raczej. Zagaduję trochę tych synów, jeśli mnie pamięć nie myli, którzy tam byli właśnie w tematach biznesowych w sumie, tych skór szczególnie i tego jak to wygląda, jak dobry to materiał, jakie w sumie byłyby ceny. No więc tak, Jonathan i James, dwaj bracia, oni sobie są tacy, wiesz, praktycznie nierozerwalni, bardzo do siebie podobni, prawdopodobnie wyglądają jakby różni ich co najwyżej rok albo 2 lata różnicy i są nawet całkiem jowialni, jak się dowiedzieli, że ta jej siostra dobrze wróciła i tak dalej. O, wiecie, my to tam... A bo ty pytasz się o skóry konkretnie, tak? Czy... tak, tak. O zakup? No chyba, że jeszcze jakieś rogi i tego typu materiały raczej niż mięso. Nie, głównie skóry, tak, nic tak. Więcej nie. Chociaż kiedyś się do nas... O Boże, to było dawno, dawno temu. Przyleciał jakiś kretyn z gdzieś osierdzia, z Sylei nawet, i pytał się o włosy naszych zwierząt. Te z grzywki oraz te z ogona. Bo wyobraźcie sobie, próbował zrobić z nich smyczki do skrzypiec. Po kilku próbach okazało się, że rzępolą straszliwie i się nie nadają. No co zrobisz? Ale to tyle poza tym, więc głównie trzymamy się skóry. No tak, ja wtedy chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda ich cena i gdzieś tam sobie zapisać ich, żeby potem poszukać raczej, czy gdzieś byłby na to zbyt. No i ile oni mogą jakby teraz potencjalnie, tak na dniach, sprzedać potencjalnie. Tą skórę, którą oni sprzedają, na pewno się nie liczy w tonach, ale jest to dobro luksusowe. Tak samo to mięso. Też się nie liczy w tonach, co bardziej w slotach. To by było w setkach kilo, no bo z takiego jednego zwierza, no to kilkaset kilo będzie. Z 200-300 kilo mięsa, może ponad. One są całkiem duże, więc to może nawet więcej. No i zdecydowanie to jest dobro luksusowe na takiej zasadzie, że gdziekolwiek z tym nie pojedziecie, a szczególnie na jakieś bogate planety, to dostaniecie za to naprawdę cenę premium. No ale trzeba to oczywiście bydle łubić, nie? Oni to tylko sprzedają, mogą to dla was ubić, rozebrać i tak dalej, ale tego przeważnie się nie robi. Mówią ci, że nieopodal ich rancza, bo to jest tak, takich gospodarstw w okolicy jest 18. One są od siebie oddalone wielkie połacie terenu, ale wszystkie mają takie szlaki zjeżdżające się w jednym miasteczku. Miasteczko to jest dużo powiedziane, to jest po prostu skrzyżowanie obudowane kilkoma budynkami, gdzie jest też jakiś tam targ tego bydła, gdzie jest kilka tam budynków użytkowych, jakiś sklep, który zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą takich najpotrzebniejszych rzeczy i amunicji. I oni po prostu tamte stworzenia zwożą, jak chcą to sprzedać, I tam jest też rzeźnik profesjonalny, który to wszystko wam obrobi i spakuje, jeżeli chcecie. No. O, to zapisuję sobie jakby lokację tego. Mhm. No właśnie, a nie lepiej całe zwierzęta przewieźć, żeby, że tak powiem, mięso było świeże? Oni je tam złożą, no bo tam jest rzeźnik dopiero. Tak. Ale, tak, ale ja mówię na jakąś planetę, tak? Na jakąś planetę i na tej planecie na przykład. No tak, tylko to... Potrzebowalibyśmy tego specjalnego pojęcia akurat. A z tego co pamiętam, takie rzeczy się transportuje w kriogenezie. To są takie specjalne, modyfikowane na zwierzęta. Pamiętam, że jeden admirał chciał mieć konia. Rozebraną tuszę, czyli kawały mięsa posortowane i schłodzone, możesz transportować kilka ton w jednym kontenerze, a tak to możesz jedno stworzenie na ładownię albo na jakiś olbrzymi zbiornik, prawda, kryogeniczny, który dodatkowo cię wyniesie, to będzie ogromna inwestycja, żeby tylko... Oni tutaj tego, przynajmniej no, ci tutaj nie mają, bo zazwyczaj ludzie u nich kupują mięso, po prostu zmrożone, no i idzie na wysyłkę. A jak długo to może być takie? No jak jest zmrożone, to długo, tak? Świeże, no oczywiście jest lepsze, ale jeżeli ktoś... To gdzie sobie załatwicie tego typu komory kryogeniczne, żeby takie bydle ze sobą zabrać, to już od was zależy. Oni tutaj czegoś takiego nie mają. Nie, w coś takiego to byłoby bardzo, bardzo specjalne zamówienie. Dlatego ja się głównie pytałem o skóry, bo to się aż tak nie zepsuje. A jeżeli jest towarem luksusowym, to powinno być względnie dobrym nośnikiem wartości. Przy okazji, rozmawiając z synami o tym, spoglądam się na Vaneta, czy może się rozchmurzy na wizję kredytów. Vanet ci puszcza takie spojrzenie z boku. Dałoby się to zrobić. Dobra. To jest... Gadacie sobie o tego typu rzeczach, przyjemnie czas wam mija, podają jakieś tam drineczki i tak dalej. Możecie zostać z nimi do wieczora, oczywiście. Nie zaoferowali wam noclegu. Ciekawe. No, nie zaoferowali w każdym razie, więc zakładają, że wy się zwiniecie. A dlaczego? Zresztą zakładam, że chcielibyśmy się zbierać raczej tak przy wieczorku. No właśnie, a dlaczego? To staje się jasne. Ponieważ widzicie w ich majątku już prawdopodobnie już jacyś goście są zakwaterowani. A przynajmniej kwatery mają zajęte, bo obok tego głównego domku jest ten boczny taki gościnny dla przyjezdnych, dla dalszej rodziny i tak dalej. I zazwyczaj się tam kwateruje gości. A po pewnym momencie zauważacie, przede wszystkim ty, Finneganie, który tam jesteś na tym dworze, że grupa jakichś jeźdźców zbliża się ze wschodu. Poganiają, skaczą na tych wielkich bestiach. One biegną takim ni to galopem, ni to takimi susami zajęczymi, bo te, używając tych potężnych tylnych nóg, żeby się odbijać. Te długie nogi przednie prostują i suną w tej niskiej grawitacji tak, prawda, bardzo, bardzo długo, nim padną na tymi przednimi nogami na ziemi, lądując i znowuż odbiją się tymi tylnymi. To wygląda właśnie jak w zasadzie takie potężne susy te stworzenia walą i na ich grzbietach trzymają się w siodłach no właśnie jakieś 6 jeźdźców. I oni tak zbliżają się, za nimi ciągnie się taki kałtun pyłu wzbudzanego przez te, powiedzmy, takie kopyta Prawda. Pójdź, no i... Andrew, ktoś tu... Goście chyba jadą do ciebie. A, tak. Wynajęli u nas przed 4 dniami sobie na swoje wyprawy łowieckie i tam safari, czy jak to tam się nazywa. Kiedyś tak ludzie na ziemi to określali. O, jakaś szycha z marynarki. Safari. Dużo pieniędzy zaoferował, a kontakty dobrze mieć. I dostrzegasz, na pewno. Dostrzegasz, Finneganie, że... Nazwisko pamiętasz? Mhm. Tak, on ci podaje nazwisko tego wiceadmirała. O którym wspomniał porucznik. W porcie. No i widzisz, że w takich wielkich susach przybiega wreszcie gromada jeźdźców. Oni wprowadzają te stworzenia, te skrigi do zagrody, gdzie... Ciekawa sprawa, bo to są zagrody, przez które te skrigi totalnie mogą sobie wyskoczyć. Słupki, barierki są takie, wiesz, no w wysokości człowieka. Jak widzicie, jak one biegają, to wyskoczyłyby jakby chciały. A jednak, jak są wprowadzone do zagród, to się trzymają jak trusia, legają sobie, prawda, na brzuszkach i skubią trawkę. A z ich grzbietów oczywiście schodzi w sumie 4 takich rosłych, wyglądających właśnie na oficerów marynarki typów, oczywiście przebranych w cywilne ciuchy. Ale po twarzach i po fasonie ty już widzisz, no i oczywiście po maskach tlenowych, że to są pozaświatowcy, tacy jak wy. Pozostali 2 to byli jacyś lokalni z tego gospodarstwa Skrigboje, powiedzmy, którzy doglądają bezpieczeństwa gości i zajmują się teraz wierzchowcami. Ta 4 oficerów przechodzi sobie obok was, skinęli tylko głowami gospodarzowi i skierowali się do tego domku gościnnego, dźwigając swoje flinty i rozmawiając o nieudanym polowaniu. Natomiast zauważasz, że przekazują sobie piersióweczki, z których ochoczo pociągają, prawda? Z lewa i z prawa. Jak przechodzą obok Finnegana, to Finnegan zagaja ich tam. Próbuje przynajmniej. Dobry wieczór, panowie. Jak tam polowanie? Były jakieś okazje? No i tak się spoglądałem po sobie. Tak, nie wiedząc sobie o tobie myśleć, ale biorą cię za, no może jakiegoś kolejnego znajomego tego gospodarza, który jest może jakimś lokalnym albo innym gościem. I tak widzisz, że ponuro tak żachnęli się. Tutaj jest inna balistyka. Miałem na muszce to bydle i przestrzeliłem. No, muszę się przyzwyczaić. A na to inny mówi: ty musisz przestać chlać, kretynie jeden. To nie przystoi na oficera marynarki. Wszyscy wpadli oczywiście w śmiech. No i... Śmieje się razem z nimi. Mówiąc, no tak, u nas w marynarce to... czego innego się strzela z reguły. Próbując nawiązać kontakt i pokazać, że też wiem, o czym mówią. No, patrzę się na Vaneta, też nie wiem, co o tym myśleć. Gdzież moje maniery? Kapitan Finnegan Wynn. Już. Co prawda w stanie spoczynku. No oni się tak na ciebie spoglądają podejrzliwie. Wszyscy tak jakby spojrzeli na swojego stricte przełożonego, tego też równie siwego co ty, no wiceadmirał w końcu, wydaje się być tym najbardziej ten, ale jest to, w przeciwieństwie do ciebie, jest to bardzo dziarski, krzepko zbudowany, potężnie zbudowany wręcz człowiek, który jako admirał floty rajdowej o wiele częściej występował pewnie z Cordelasem za swoich młodych lat, abordażując statki piratów, niż jako rozsądny dowodzący za jakąś mapą taktyczną. I on tak... Finnegan, pomimo tego, że już jest w stanie spoczynku, wiedząc, że rozmawia z osobą wyższą rangą, to tak bez jakiegoś, wiesz, przestrachu, czy bez jakiejś specjalnej takiej, bez specjalnych emocji, ale tak elegancko salutuje. Miło poznać. On tak waży przez chwilę, kim ty w ogóle jesteś. Dlaczego zawracasz mu dupę? Widzisz, że ma trochę w nie w smaku to, że w ogóle się do niego zwracasz. Tak jakby... Jasne. Kolejny... Ale w końcu się odzywa. Prywaciarz, tak? W stanie spoczynku. No, teraz można powiedzieć, tak, już na swoim. W końcu kiedyś trzeba opuścić piękne łono marynarki. Więc pan się jakimś podróżniczym statkiem pewnie rozbijasz po kosmosie, po naszych szlakach. I co? No, zacząłem, to prawda. Co prawda na emeryturze, ale jednak chęć do latania nadal została w człowieku. Ciężko to zostawić za sobą i osiedlić się gdzieś na stałe. Uważajcie, bo za takimi pociągami bardzo często przychodzi chęć do zbaczania od litery prawa. I on próbuje ci wytłumaczyć... Gdzieżbym, szanowny. Wręcz przeciwnie, mógłbym powiedzieć. Słyszałem, że tu niedawno jakieś problemy z piratami są właśnie. I przyznam, że pomyślałem, może warto wykorzystać wiedzę i doświadczenie, którą armia dała i zapolować na takiego. Co o tym sądzicie? Dobry to pomysł. No i tak ta trójka spogląda się na swojego szefa, jakby chciała mu coś sugerować albo generalnie powstrzymać, a widzisz, że rośnie w tym człowieku niewytłumaczalny w stosunku do ciebie niechęć i wręcz gniew. Wyczuwasz to w powietrzu. Na co on tak podrzucił tą swoją flintę na ramię i mówi: tak, tacy emerytowani kapitanowie z marynarki, którym się nudzi, mając wiele informacji i doświadczenia, często lubią stawać się naszymi klientami z przeciwnej strony. I mówi to, sugerując, że w dość oczywisty sposób, że piratów, których on łapie, takich specjalnych piratów, nimi najczęściej zarządzają właśnie ludzie, którzy kiedyś mieli doświadczenie w marynarce, ale przeszli na bezprawie. Więc kiedy ty mu się po prostu zapętliłeś pod nogi, to on chce ci przekazać, że takich ludzi jak ty on bardzo często łapie. Jako wiceadmirał tej... Zrozumiałem to, natomiast ja chcę... nie żywi szacunku do takich travelerów. Czuję się oburzony tym wręcz. Rozumiem, rozumiem. On nie lubi travelerów, w skrócie. Bo wie, że dla niego między travelerem a piratem jest tylko kilka liter różnicy, tak, w nazwie. Ale kiedy tak rozmawiacie, oni już mają wejść do swojego tego domku. W ogóle Andrew Maybell zauważył, że jest między wami jakieś takie dziwne napięcie, to tak postanowił tobie położyć rękę na ramieniu, mówiąc: lepiej odstąpmy. I wtem zauważyliście jedną ciekawą rzecz. Dookoła aktywowało się mnóstwo jakiejś maszynerii. Antena na tej wielkiej stodole wysunęła się i zaczęła migać. Z tej samej stodoły, takiej wielkiej, czerwonej ostentacyjnie, rozsunął się kawałek dachu i wysunął się taki coś a la radar. Zaczął skanować okolice. W tym samym czasie wszędzie dookoła, na tym homesteadzie, z ziemi zaczęły wyskakiwać z tych ukrytych miejsc te wieżyczki zautomatyzowane, które oni mają tutaj do obrony. I wychodzą znowuż te... Powiedz mi jedną rzecz. Mhm. Powiedz mi jedną rzecz, czy ci wojskowi są tym tak samo zaskoczeni? Tak. Czy mogę przypuszczać, że oni coś... Nie, oni są tym bardzo zaskoczeni. Andrew przywołał, czy coś takiego. Andrew też jest zaskoczony, dziwi się, o co chodzi. I widzisz, że wszędzie dookoła aktywują się jakieś systemy obrony. Z czego one... Z wzrokiem, ze znakiem zapytania patrzy się na gospodarza. On zaś... Co jest do licha? Dostrzegacie, że... Ty dostrzegasz, że jedno... To wielkie... Ta wielka burza piaskowa, która wcześniej was minęła, teraz tak jakby... Może nie tyle zawraca, co zaczyna zaciągać z powrotem w waszą stronę. Z północnego zachodu. Idzie, coraz bardziej rośnie i rośnie, i to w tamtą stronę kierują się wszystkie te systemy automatycznej obrony. Nagle Andrew zerwał się, prawda, bardzo szybko, krzycząc do swoich gości: Andrew, słucham. Twój sprzęt chce zestrzelić burzę piaskową. Nie, coś znacznie gorszego. Łapcie za broń. I on wbiega do domu i wy tam w środku, którzy tam czekaliście, słyszycie podobne jakieś sygnały alarmowe. Ci synkowie dwaj nagle się strasznie czymś poruszyli. Kazali służbie schować się w schronach, dziewczynie też, a wam krzyczą: kurwa mać, łapcie za broń. Zaraz tu będą. Powiedział Jonathan, spoglądając na jeden z tych bocznych jakichś paneli interfejsowych. Widzicie, że coś się tam wyświetla ze zautomatyzowanych systemów obrony. Jakieś skany o nadciągających... o czymś, co nadciąga. Vanet ma... Czy przy użyciu Electronic Sensor jest w stanie stwierdzić? I tak wstaje, podziewa dość spokojnie i podchodzi do nich. Zobaczyć. On generalnie... uaktywniać i czytał to z małego ekranu, przełączył dwie rzeczy i nagle się holoprojektor zrobił taki, że to, co widział na małym ekranie, teraz masz w 3D przed sobą rzutowane. To jest skan z tegoż radaru, który wskazuje, że z północnego zachodu nadciąga kilka metalowych, opancerzonych pojazdów. Bardzo szybko. Ja jeszcze nie wiedząc, ale będąc już trochę elektryzowanym, podbiegam do rafta, żeby wziąć stamtąd sprzęt. Mhm. W sumie wszystko, co tam jest. I wygląda na przydatne. Bardzo słusznie. Vanet patrząc, stając ze skrzyżowanymi na piersi rękami, patrzy się na holoprojektor, czy się to, co on pokazuje. Ile? Tak patrzy, mówi to do synów, patrząc się wciąż na obraz. Znaczy ile? Co? Ile? Jesteście gotowi zapłacić. Tak, właśnie tak, że to ile? Po krótkiej przerwie. Ile jesteście gotów zapłacić za ochronę? Tak się dziwi, spoglądając na ciebie. Ale uderzyłeś w samo sedno. Uderzyłeś do jej biznesowej smykałki. 12 000. Za głowę? Za przeżycie tego dnia. Patrzy się tak na... 20. 18. Osiemnaście i dorzucacie nam chleb. W porządku. Przybiłeś to z Jonathanem, powiedzmy, a dostrzegasz, że on się praktycznie uśmiechnął na coś, co jeszcze do niedawna wywoływało w nim zgrozę, ale po chwili, wręcz mu była potrzebna taka odrobinę rozchmurzenia, ale już po chwili pokazuje ci, co tam konkretnie widać na tym skanie radarowym. Tak jak mówię, 6 dużych pojazdów. Jak on tłumaczy, co to jest. Powiedział tylko: weźcie najcięższą broń, jaką możecie. Są pieprzeni jeźdźcy burzy. Brzmi nieźle. Jeszcze oryginalna... Aha, no mnie tam nie ma. Ciebie tam nie ma. A się w sumie... Oryginalna nazwa, prawie jak strażnicy Imperium. No nie? Vanet ten otwiera swojego komlinka z nadzieją, że w sumie ktokolwiek zabrał swoje. Mamy 6 opancerzonych pojazdów, jak rozumiem, z desantem w środku. Udało mi się ustalić cenę 18 000 plus jakiś prowiątek. Ich tutaj obronimy. A czy pomożemy obronić? I przeżyjemy. 18 000 będzie to podziału na nas oczywiście, więc nie myślcie. Co nieco. W sumie patrzy się teraz ten na młodego, a się starszego, z młodych. Macie jakąś zbrojownię? Tutaj? No kurwa. On powiedział w taki sposób. Odkrywając przed wami, gdzieś tam z boku oczywiście odpowiednio wstukując kod w konsolę, macie dostęp do wszelkiego rodzaju, znaczy powiedzmy tak, taka wielka szafa się odsuwa pancerna, część wyjeżdża z ziemi w tym ładnym salonie. No i są tam ciężkie karabiny oraz coś, co byśmy mogli nazwać anti-material rifle, tak? Nie, słuchaj. Tak zwane słoniówy na grubego zwierza. Takie rifle są 4, natomiast co on jeszcze szybko mówi, to pierdolone dzikusy. Mieszkają w kanionach, hen na południe stąd. Tam, gdzie nie idzie ich wytropić i terroryzują nas od czasu do czasu. Dawno ich tutaj kurwa nie było. Dlaczego przywiało ich akurat teraz? I generalnie opowiada ci, że jest część na Atkrig, tak zwanych outcastów, którzy jeżeli zostali wygonieni ze swoich domów, czy przez literę prawa zmuszeni do ucieczki z cywilizowanego świata, to są takimi maruderami, którzy zbierają się w grupki jeźdźców, mają pancerne pojazdy i poruszając się pod odsłoną burz piaskowych, w tych zamkniętych oczywiście pojazdach, są w stanie poruszać się niemalże niewidoczni. Aczkolwiek, jeżeli jesteś odpowiednio do tego przygotowany, masz na przykład radar i sensory magnetyczne, to jesteś w stanie ich wykryć. Coś takiego właśnie na was napiera. Ale tym zajmiemy się na kolejnej sesji. Będzie rozpierducha.